Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym kwartalnym odcinku, w którym jak zawsze ja i Kugard, przywitaj się. Witam, witam. Przybliżamy Wam pierwsze wrażenia na temat sezonu, a tym razem mamy już nowy rok, a więc zaczynamy zupełnie nową jakość w anime zimą 2023. Zwykle... Wow, to był bardzo ładny wstęp, ja już jestem zaskoczony, nie wiem co powiedzieć. Ciągiem, bez cięcia, jak coś tutaj, nic nie było cięte, to panie. Wszystko jest flow. Tak, więc mamy zimę, zima jest różna. Czasami zimy są bardzo mocne, była taka jedna zima 2 lata temu chyba, gdzie po prostu no, kontynuacji nawaliło przez COVID, który przesuwał premiery właśnie na tą zimę. Później mieliśmy przeciętną zimę, a jaka będzie teraz, dowiemy się już za jakieś 1,5 godziny, mam nadzieję, mniej więcej. No. Znaczy, jeżeli chodzi, może tak zaczniemy, bo tak o kontynuacjach nie mówimy, nie? Ale jeżeli chodzi o kontynuację w tym sezonie, to są całkiem. No tak, to prawda. Gorzej z tymi seriami w sumie... No nie spoileruj jeszcze, o którymi no. zawsze gadamy. Ej, ja nie mówię, że jest źle, bo są naprawdę fajne serie, tylko po prostu jest trochę gorzej niż zakładałem przed. No tak, czyli bierzemy tasak w ręce i przecinamy się przez gąszcza różne. Będą gęstsze, będą rzadsze, czyli te rzadsze to będą dobre serie, gęstsze to będą takie trochę gorsze. A zaczniemy od Benria Saito-san, czyli serii Isekai. I tych isekajów trochę dzisiaj będzie, ale zaczynamy chyba kurde, od miarę niezłego. Ja jestem zaskoczony, jak dużo tych isekajów ostatnio wychodzi. One są po prostu dosłownie... Wow, no i to patrz ile lat już ten trend się utrzymuje i wcale branża no, się tym nie nudzi. No właśnie o to mi chodzi, że jestem zaskoczony, nie? Że to nie jest tak, że to tam powiedzmy było rok czy coś, tylko to jest kurde od 4 lat co najmniej, to jest po prostu takim ciągiem, że szkoda gadać. Tak, ale są też inne takie podgatunki, które też teraz częściej są tutaj pokazywane, ale to o tym za chwilę. Na razie zostajmy przy tym generycznym isekaju, który stara się być czymś innym czy nie, jak uważasz? To znaczy, na pewno jest innym, jeżeli chodziłoby o podawanie nam fabuły, bo to strasznie wygląda jak forkomy, czyli wiecie, krótkie, na jedną stronę są 4 panele i w tych panelach mamy całą historię danej jakby przygody. I to tak tutaj wygląda. Dlatego z jednej strony jest to fajne, bo to są bardzo takie przyjemne historyjki, ale z drugiej strony są strasznie krótkie. Tak, tylko że tutaj faktycznie każda scena ma swój tytuł, bo tutaj tak, wręcz walą w nas napisy każdego odcinka, znaczy odcinka każdej sceny, tylko że czasami te sceny się jednak zazębiają, to nie jest tak, że każda scena to jest oddzielna opowieść, czasami są też takie kontynuacje albo generalnie jakieś dalsze no tutaj, przygody. Tak, jak w forkomach, dokładnie. No, w sumie kurde, tak. Wydaje mi się, że ja nie czytałem akurat mangi tego, ale myślę, że manga chyba jest forkomo, bo to jest zbyt ten styl. Ale to może przybliż, jaka jest fabuła tego czegoś. Fabuła jest bardzo prosta. W sumie pojawiają się jakieś też retrospekcje na temat tego, jak to się w ogóle wydarzyło, ale no, wydarzyło się coś nagle, a mianowicie główny bohater został przeniesiony do świata fantasy. Wow! Tym głównym bohaterem jest tytułowy Saito, który jest takim majsterkowiczem. To jest złota rączka, chłopak, który potrafi zrobić wiele rzeczy, ale jego branżą taką docelową jest ślusarstwo, czyli otwieranie zamków. No i to w świecie fantasy przydaje się bardzo, ponieważ akurat do tego świata, do którego trafi Saito, powiedzmy, że występuje tam bardzo dużo takich zamkniętych pomieszczeń, skrzyń, więc jego umiejętności się bardzo w tym świecie przydają. Już na starcie pierwszego odcinka mamy tak naprawdę środek fabuły, no bo już nasz Saito jest wparty z kilkoma tutaj, że tak powiem, partnerami. Jest na przykład Raelza, taka tank, kobieta, nie wiem, trochę tsundere. Ona jest najbardziej wojowniczka w sumie nawet niż tank. No ale zobacz, jej zbroja jest jednak potężna, więc można powiedzieć, tak, nie ma tarczy, no tak. To faktycznie nie jest tankiem, tylko jest takim wojakiem z dwuręcznym swordem. Jest Morlock Mac, który jest już, no, po emeryturze, można powiedzieć, stary, ale dalej... Tak, wrócił z emerytury. Wrócił z emerytury, ale dalej tak, chce mu się, że tak powiem, jeszcze eksplorować lochy. Problem jego jest taki, że bardzo często zapomina inkantacji co w swoich zaklęć, więc czasami jest użyteczny, czasami jest bezużyteczny. Mimo to jest bardzo potężny, ale właśnie minusem jest to, że już zapomina swoich zaklęć. Jest jeszcze La Fan Pan, czyli wróżka, która jest bardzo chciwa, ale... Dlaczego jest chciwa, to się też okazuje, bo tak, się bardzo fajnie się jest wyjaśnia. Tak, wyjaśnione. Ja szybko jeszcze powiem, że zwróciłem okiem na mangę, ale to są po prostu takie bardzo krótkie chaptery, one mają po 4 strony na przykład. Czyli taka no, większa forkoma. Czyli tak w sumie utrzymanie tego czegoś, co jest w anime, ale mimo wszystko jest to taka forma bardzo dziwna, więc ciężko.
No i tak w skrócie można opisać. Tak naprawdę eksploracja w tym anime to jest na razie główny motyw. Nie ma jakiegoś zarysu fabularnego typu tam jest jakiś złol, się czai. Pewnie będzie jakiś złol się czaił, ale na razie to jest tylko i wyłącznie taka luźna opowieść o tym, jak oni to eksplorują. Bardziej przez te dwa, bo my obejrzeliśmy dwa odcinki chyba, nie? Nie wiem, czy ty więcej. Tak, ja przynajmniej dwa widziałem. Ja też dwa odcinki widziałem. To jest poznawanie po prostu postaci. Była już też historia, w sensie backstory głównego bohatera troszeczkę, ale generalnie to jest taka po prostu luźna seria, gdzie mamy sporo parodii i mamy też dużo nawiązań do tych fantazy takich growych, nie? No bo na przykład postać Mimika, czyli potwora, który kryje się za osłoną tak, skrzyni. Z Dungeons and Dragons. Na przykład, tak? Co rzadko się pojawiała w anime do tej pory, a tutaj mamy jako takiego jednego z głównych przeciwników najczęściej pojawiających się, to ten Mimik właśnie, nie wiadomo, czy Saito otworzy skrzynię, czy znowu otworzy Mimika. I to akurat było. No, a w ogóle też bardzo ciekawą rzecz, znaczy ciekawą, to w sumie ciężko mi odpowiedzieć, bo są sytuacje, gdzie mamy przedstawienie nowych postaci i te postacie są bardzo dziwne. Jakby co najmniej dwójka postaci, które tam zostały pokazane chyba w drugim odcinku, to jest tak weird, że ciężko mi o tym nawet mówić. To są dwie laski. Jedna jest wojowniczką elfem, a druga jest człowiekiem kapłanem i kapłanką. I one są dziwne. No, one się pewnie pojawią. Na razie je tylko pokazali jako oddzielny tak. Team, natomiast pewnie, że tak powiem, spikną się z drużyną Saito i coś tam się będzie dziać. Także no nie znamy materiału źródłowego, ale możemy powiedzieć śmiało, że będzie to przyjemny seans, aczkolwiek nie jakiś wybijający się... Tylko, że powiem tak, teraz wychodzi tak dużo isekai i większość tych isekai jest bardzo generyczna, więc mi się wydaje, że ta generyczność tutaj jest i tak znikoma. Tutaj jest trochę powiew jakości świeżości, bo to jest taka właśnie, coś mówiłeś, a la Forkoma, która ma raczej rozluźnić, a nie wkręcić w jakąś opowieść, która często w isekai bywa jednak sztampowa, a tutaj nawet tego nie ma, no bo ta historia na razie jest... spoko, jest taka luźna właśnie, nie, tak, to jest tak. Serial tak mi się wydaje właśnie na bardziej relaks niż na wytężenie umysłów, chociaż no w przypadku isekai to ciężko, chociaż no, dobra, przy ReZero trzeba trochę pomyśleć, bo tam jednak dużo się dzieje dziwnych anomalii czasowych, ale tutaj nie ma czegoś takiego, tutaj po prostu siadamy i myślę, że często nam uśmiech na twarzy się pojawia podczas oglądania, przynajmniej podczas tych dwóch pierwszych odcinków. Anime robi studio C2C, które robi praktycznie same fantazy i poziom jakości jest okej, ale wydaje mi się, że C2C robiło lepsze anime. Tutaj jest dużo statycznych jednak, wydaje mi się, momentów. C2C miało na przykład ostatnio przecież Kotomiecza, który był o wiele lepszy, tak? No, wykonanie. Pod względem wielu, wielu sytuacji, albo... jeszcze było Desuka, pamiętam, że była ta Skaska, no tak. No, ona tak. Też była bardzo ładna momentami. Anime, o którym wszyscy zapomnieli, w sumie było dobre. No. Więc tak, to no, specjaliści od fantazy biorą się tylko za fantazy i wychodzi im to dobrze. No, nie wiem dlaczego, ale mi się trochę ten Saito kojarzy z tym wujaszkiem, który sezon temu wychodził. Może nie dlatego, że poziom humoru jest podobny, bo jest inny zupełnie, ale jakoś tak ta grafika i ta kreska, ten styl bardzo mi przypomina tamten tytuł. No w sumie coś tym jest, ale nie zmienia to faktu, że tutaj mi troszeczkę bardziej siedzi ten jakby główny bohater, ten Saito, niż w przypadku wujaszka, no bo wiesz, wujaszek. No wujaszek to jest bardzo specyficzna postać. Szkoda, że nie został wyemitowany jeszcze ostatni odcinek, więc nie mogę nawet go w topce zamieścić. No, zaburzył mi topkę, dlatego dzisiaj nie ma topki jak coś, bo nie mogę tej siódmej serii. Nigdy nie będzie. Dopóki wujaszek nie wyjdzie, to jesteśmy w hiatusie. No, także no cóż, no chyba no, trzeba polecić, no nie jest to jakaś wybitna seria, ale myślę, że to trzeba polecić. Znaczy, jeżeli lubicie fantasy serię i jakby... jest wam bliskie, nawet nie chodzi o isekai, tylko po prostu takie serie fantazy, to się przyjemnie ogląda. Jest trochę żartów takich właśnie stricte fantazy giereczkowo i mechanicznie. I jest dużo takich też tych takich żartów z postaci, czyli na przykład mamy tam potem postać, tylko to się bardzo szybko przejawia, tylko na moment, tak? Mamy tam postać kleryka i wojownika, tam się wydaje na początku, że są inne osoby, takie tam, wiecie, takie śmieszne rzeczy.
Ale też są czasami zboczone rzeczy, także... O, właśnie. To i w tą stronę działa. Faktycznie w drugim odcinku trochę zniesmaczył mnie ten szlam, który rozpuszczał tylko i wyłącznie zbroję. Nic nie, innego. Nie, bo to chodziło, że on rozpuszczał po prostu metal. Metal. No dobra. Tak. Zbroję, metal. Dlatego też, no... Ale z drugiej strony zostało, no, to bardzo fajnie... w zbroi, no to sorry, stary, no. No, ale później Saito fajnie wykorzystał w sobie ten szlam, więc no może... Nie wiem, mnie bardziej niż to rozwalił motyw, jak oni mieli metryczne. No. To pamiętasz to, o co tam chodziło, czy nie? No, powiedz to sobie jeszcze przypomnę może. Bo... Tam chodziło o to, że on się zapytał, bo on miał swój metr, prawda? No to tam centymetry, milimetry, a, w ogóle, tak, i się pytał, tak, tak, jak to jest u nich. No to tam się okazuje, że tam u nich jest trochę inaczej. I jest tak, jak na przykład w Ameryce są łokcie, to tam są... No. No, wiem co. Długość pewnego, no, organu ludzkiego. Tak. Także, no, także hehehe. Dobra, to wydaje mi się, że jak ktoś lubi fantazy, to na pewno sobie zerknie. Dokładnie. Dobra, no to lecimy dalej. Kolejną serią jest Buddy Daddies, czyli kolejna seria oryginalna od PA Works, które praktycznie co sezon coś nam daje i najczęściej są to serie oryginalne, więc nigdy nie wiemy, czym kolejna seria PA Works będzie. Ostatnio był Paripi Cowboy, który był hitem, później był te pokojówki były, które w sumie nawet nie ruszyłem, więc nie wiem, ale tam były, że... Były takie, o, tam pierwszy odcinek był spoko, ale potem już tak trochę nie. Dobra. Tam i dla mnie. Teraz widzę, że PA Works bardzo pozazdrościło sukcesu Spy Family, więc zrobili sobie swoją serię o swoich niańkach, tym razem dwóch męskich niańkach, które niańczą małą dziewczynkę. Może ty teraz powiedz o fabule, a ja później o swoich przemyśleniach. Fabuła jest bardzo prosta. Mamy dwóch asasynów, którzy w trakcie jednego ze swoich skoków, czy tam napadów, czy tam raczej misji, które mają do wykonania eliminacji, zleceń, eliminacji, tak, trafiają na dziewczynkę, która przyszła też w to konkretne miejsce, szukając swojego tatusia. No i z racji, że nasz główny, jeden z głównych bohaterów ma bardzo mocne potrzeby bycia ojcem, dlatego że jest ojcem, tylko że nie może jakby zajmować się swoim dzieckiem, to wyczuwa tutaj chęć zajęcia się tą dziewczynką i w sumie tak zaczyna się ich przygoda, że oni biorą ją pod swoje skrzydła i mają jako swoje dziecko. I kurczę, nie wiem, zamysł mi się bardzo podobał, ale wykonanie chyba nie do końca mnie przekonuje. To znaczy, tak, do tej pory wszystkie serie o niańczeniu miały tą dziewczynkę, czy tam chłopczyka, jednak bardziej przyjazną? Znaczy tak, te dzieci najczęściej były mądre. Nie, bo ta jest bardziej, ona jest bardziej jak dziecko. Tak, taka naturalna. Chodzi o to, że taka bardziej realistyczna. Bardziej realistyczna. To jest taki bachorek, no, faktycznie, taki zgrywus. Taki mały, rozwiedrzony bachor, który po prostu jest wkurzający. No i właśnie ja nie mogłem się do tego przyzwyczaić, ponieważ ja byłem przyzwyczajony, że anime mi serwują te dzieciaki takie, wiesz, ułożone, poukładane, mądre najczęściej i przyjazne. Tak. A tutaj mamy faktycznie tą dziewczynkę, która, no, krzyczy, bawić no się chce, bachor, no, taki rozlewa, wiesz, wszystko, niszczy, tak, i psuje im każdy plan, nie, no to przynajmniej jak na razie. No jest dużo chaosu z nią i to mi się wydaje, że jest całkiem spoko przedstawione, aczkolwiek z drugiej strony, no... No, dziwnie jednak, że dwóch asasynów bierze na misję dziewczynkę, bo tak, nie ma innego wyjścia. Jest to fajna, z jednej strony jest to fajna właśnie taka, może odskocznia nazwijmy to, w przypadku tych właśnie oklepanych już któryś tam raz z rzędu tych samych dzieci, które mają 2 czy 3 latka, są na poziomie inteligencji jakiegoś tam, nie wiem, 30-latka czy coś w tym stylu, no bo zdarzają nam się takie postacie. No, no. A tutaj mamy po prostu faktycznie takiego dzieciaka rzeczywistego, ale z drugiej strony to przez to trochę człowiek może być zniezłaczony, bo nie po to ucieka do świata anime, żeby tam trafiać na to samo, tak? Dobre podsumowanie. Znaczy ja powiem tak, no ja, mnie przyciąga ta seria. Jest jakiś magnes, który mnie przyciąga do tej serii, jest w nią na bieżąco i cały czas oglądam z uśmiechem na twarzy. Bardzo mi się podoba oprawa audio, bo jest tam dużo jazzu i generalnie ładnie to wygląda wszystko. Wszystkie serie PA Works generalnie wyglądają ładnie i tutaj również jest to wszystko na miejscu, jeżeli chodzi o grafikę, kolorki i to wszystko i muzykę właśnie. Ale no, to nie będzie nic wybitnego, tylko no...
no nie szuka się zawsze tych wybitnych serii, prawda? No, szczególnie, że anime, wybitną serię to mają raz na jakiś czas. Tutaj mamy po prostu przyjemną, bardziej komedię niż serial akcji. Wydaje mi się, że tutaj ta komedia wybija się. Ale są momenty, się. Gdzie jeden z tych typów, ten taki bardziej geekowy, no. Jak on były z sytuacji, gdzie on strzelał, to tam były, wiesz, gdzie odrywanie ręki, coś w tym stylu. I to też strasznie bardzo się nie pasowało do siebie, miało taką dziwną asymetrię, że wiesz, z jednej strony masz tutaj bieganie za dzieciaczkiem i w ogóle, a z drugiej strony ty odstrzeliwuje ziomkowi rękę. Tak, ale to w anime jest częste. Ja zauważyłem, że oni gore to próbują wcisnąć wszędzie, praktycznie w każdy gatunek. Bardziej mnie rozwaliła scena, jak już mówimy o strzelaniu, to że właśnie w drugim odcinku chyba była taka strzelanina, gdzie no, nawet stormtrooperzy by chyba trafili jednak w nich swoimi działkami, a tutaj oni byli na środku linii ognia i nikt w nich nie trafił, nie? A tam seria pocisków szła ostra, oni tam i tak sobie biegli i nic się nie działo. To więc tutaj realistyka, no ja rozumiem, że to anime, no ale no hello. Chociaż... Jeżeli jeden typ potrafi ściągać każdym strzałem typa z drugiej strony, a tam 10 czy tam 20 typów strzelając do jednego dużego obiektu, bo oni zaczęli biec po prostu w grupie, jako cała trójka biegła w ten, nie potrafili ich trafić, coś jest tutaj nie tak. No tak, dokładnie. Ale są też takie momenty bardziej jednak wzruszające, w sensie jest tu trochę dramy, ponieważ okazuje się, że matka głównej bohaterki nie jest idealną kobietą. No to chyba już w trzecim odcinku musiało być, bo... O, to może trochę poleciałem do przodu za bardzo. No bo w pierwszych dwóch nie było to tak widoczne. No. Więc no. No, no dobra, taki mikrospoiler, ale to tam więcej już nie powiem. Po prostu chcę powiedzieć, że są sceny, może nie tyle co przykre, ale trochę smutniejsze. Ale i tak 90% anime to jest... Sam fakt tego, co dzieje się z tym jednym ziomeczkiem z tych asasynów, jego rodziną, to jest też już takie widać, że tam jakiś dramat jest, mocny się szykuje, więc... No, na pewno zostanie on też przedstawiony. I myślę, że ta dziewczynka też trochę pomoże im ogarnąć się, bo to zwykle jest tak, że jak jest dzieciaczek w jakiejś ekipie, rodzince czy coś, to nagle z jakiegoś zimnego drania człowiek zmienia się w takiego mniej zimnego drania. Nie może w ciepłą kluchę, ale jakieś tam emocje w nim zaczynają działać, inne, pozytywne. Więc na tym pewnie będzie polegać Buddy Daddies, a jako, że jest to taki właśnie, że nawet sam tytuł anime nawiązuje do tych Buddy Movie seriali, to tutaj, czy tam filmów, to tutaj po prostu mamy to Buddy faktycznie Movie, ale jeszcze z dzieciaczkiem, który tam ma psuć im zabawę. Albo poprawiać im nastroje, więc zobaczymy. No, ja obejrzę, bo jest, tak jak mówiłem, jakiś magnes, który mnie do tego przyciąga. Ja sobie zdaję sprawę, że to nie jest wybitne anime, ale myślę, że gdzieś tam na top czwarte, piąte miejsce to na pewno zasługuje. Znaczy na pewno nie. Może zasługuje, bo zobaczymy, co będzie dalej. Ale jest jedno anime, które jest w podobnym tonie, ale jest lepsze. Ale o nim jeszcze nie teraz. Ogólnie ja myślę, że poczekam na opinię po całości, bo często z tymi oryginalami jest tak, że nawet jeżeli oryginal potrafi tam przez, nie wiem, pół sezonu się utrzymywać na jakimś fajnym poziomie, to potem potrafi spaść na twarz tak mocno, że to jest nieoglądalne, więc ja poczekam akurat z tego. O, szmiciarki przyszły, bo sobie obiję ten, Boże, jak to się nazywa, od Triggera? BN coś właśnie. No właśnie też tego nie obejrzałem, także to ciężko mi teraz... Właśnie te ostatnie odcinki no bardzo obniżyły loty. No. No dobra, chyba lecimy dalej. No, myślę, że spokojnie lecimy dalej. Ciężko będzie przeczytać tytuł tego anime, więc przeczytam może tylko pierwsze cztery słowa. Enyo buo kiwameru tame ten soishu soishite sekai saikyo no bla. I trzy kropek mam, bo za długi tytuł na malu nawet nie pokazuję. W każdym razie... Tam potem jest Minara i Kishi. O, widzisz, dobrze, że dokończyłeś, więc już wiemy dokładnie o jakie anime teraz chodzi. No, więc kolejny isekai. Tylko, że to jest inny isekai. To nie jest ten zwykły... A to jest fajny isekai. To jest taki... To znaczy, nie jest isekai i ten sej isekai, tylko to jest ten isekai incepcyjny, nie? Można powiedzieć. Bo... No tak. Bo ze znaczy, świata fantazy... Czy to można nazwać isekajem? Znaczy... Bo czy w isekaja chodzi o to, że masz mieć inny świat, nie? A tutaj bardziej chodzi o to, że tu masz motyw odrodzenia. Tak, w tym samym świecie, tylko bo... ileś tam chyba lat później, no. Tak? To było rozwiązane? Czy to jest jednak inny świat, ale z mniejszą ilością magii? Najgorsze jest to powiedziane, że nie wiadomo. Dlatego, że tam jest taki motyw, że postać główna szukała
wzmianek na temat swojego jakby królestwa, w którym żyła i nie znalazła niczego. Więc nie wiadomo, czy to jest inny świat, czy to jest ten sam świat, tylko po prostu bardzo, bardzo, bardzo odległy. Mhm. W czasie w sensie, nie? Ewentualnie. Tak, tak, tak. No. No dobra, no ale no fabularnie też tutaj nie ma nic odkrywczego, ale mimo to mamy głównego bohatera, główną bohaterkę, która jest interesująca i pcha tą fabułę do przodu bardzo, bardzo fajnie, płynnie. Więc mamy sobie króla Inglisa, tak? On chyba był Inglis? Tak, Inglis, tak. Mhm. Który, no, władał bardzo dobrze. Generalnie, no, był to król... Wszyscy go kochali w królestwie, w ogóle nawet go... Jedna z bogini go bardzo, bardzo lubiła do tego stopnia, że tam przyznała mu tytuł swojego rycerza, jakby rycerza światła, czy tam jakoś, nie wiem, ktoś był ładnie nazwany, rycerz... No myślę, że nie jedną książkę oni później napisali, więc zasłużył sobie tak. na miano takiego właśnie boskiego rycerza. No ale cóż, był człowiekiem, więc jakieś tam lata musiał przeżyć, a potem trzeba było kończyć ten żywot, no bo zdrowie nie dopisało, więc poznajemy głównego naszego bohatera na łożu śmierci już, kiedy jest stary, spróchniały i zaraz będzie umierał. No i co, no i mieliśmy już podobny motyw i tutaj w tym przypadku również tak sobie myśli, życzy sobie w głowie, że chciałby sobie jeszcze pożyć. A czy nie, po prostu pojawia się bardziej, nie. A, nie, tak, taka, masz że rację. Pojawia się jego właśnie ta bogini, która jakby go, nie wiem... Wynagradza go, no. Wynagradza go za to, że był właśnie świetnym rycerzem, jej rycerzem, tak, no bo ona go błogosławiła konkretnie jako swojego rycerza i jakby zapytała, czy ma jakieś życzenie, tak. Czy coś by chciał. No to on powiedział, że chciałby, tylko że chciałby przeżyć to życie inaczej. I że chciałby przeżyć to życie w taki sposób, że chciałby być po prostu silnym wojownikiem, a nie zostawać jako przywódca, lider, rycerz, taki, wiecie, który tam czymś dowodzi, tylko on no. Chciał po prostu się napierdalać. Dokładnie. Chciałby wreszcie tak, iść gdzieś tam na pole i walczyć, a nie rozkazywać i takie tam rzeczy, więc spełnia się jego życzenie, odradza się właśnie, nie wiemy do końca, bo tylko możemy rozkminiać póki co, fabularnie o tym nie wiadomo, ale odradza się powiedzmy w tym samym świecie, ale 2000 lat w przyszłość, jako dziewczynka. I to jest dosłownie ten isekai, bo on się odradza jako dziecko, Bobas, i dorasta po prostu. Tylko dorasta jako dziewczyna w rodzinie takiej dosyć zamożnej i takiej, która no, ma ten... No bo jej ojciec jest generałem w wojsku w tym mieście. No. Głównodowodzącym, czy tam, więc nie wiem. Więc rodzina jest militarna jak najbardziej, no i trafiła dobrze, że teraz będziemy mówić ona, nie on, bo to już jest po prostu ta zmiana płci. Tak, tak, a nawet to też nawet nie jest to za bardzo odczuwalne w trakcie oglądania, że to jest tak, jak że ona tam po pierwszym odcinku, to już faktycznie traktujesz ją jak po prostu laskę w tym, więc... No, w przypadku Mushoku Tensei na przykład ciężko było Rudeusa oderwać od starego Rudeusa, jednak się pamiętało o tym starym Rudeusie, a tutaj od razu cyk zapominasz i wiesz, że to już jest damska postać. Przypominasz sobie tylko czasami, bo ci fabuła o tym przypomina, że to był król. Tak, albo na przykład jest taki motyw, gdzie tam jej kuzynka mówi, że chciałaby, żeby ona wyszła za jej brata, a ta mówi, o nie, ja pamiętam, jak to jest ten, że pamięta jeszcze bycie mężczyzną i no, to. Nie jest zainteresowana. Więc mamy sobie dorastanie jej dosyć szybko przedstawione, a później już jako nastolatka, jako już właśnie rycerz, nie do końca rycerz. 16 lat chyba mają bodajże, jak wyjeżdżają z tego, z miasta. Z miasta, znaczy ja obejrzałem do drugiego odcinka, kiedy był ten cały, nie tyle co egzamin, tylko to naznaczanie. 16 lat chyba tam mają wtedy. Naznaczanie, kim będzie, czym będzie i tak dalej. I to jest ciekawy motyw, nie wiem, czy to już za bardzo odbiegamy, ja chcę tylko przedstawić główną bohaterkę, właśnie ty wspominałeś o tym, że ona teraz chce się napierdalać. Tak. Więc stwierdza, że nie chce być rzucająca się w oczy i to nie jest właśnie anime, gdzie mamy OP postać. Znaczy, to jest OP postać, tylko ona sobie na razie ukrywa to wszystko, bo ona chce zasmakować po prostu w ogóle o co tu chodzi w tym świecie, dlaczego jest tak mało magii, więc wszystko na razie ukrywa i staje się giermkiem swojej... To jest kuzynka, czy siostra, czy przyjaciółka? Kuzynka. Swojej kuzynki, staje giermkiem. I to nie jest tak, że ona tym giermkiem jest, bo tak los
zadecydował, tylko ona tak chciała. Po prostu chciała być nie kimś wysoko postawionym, tak, tylko... Tak, bo chodzi o to, że w pewnym momencie w ich wieku, chyba w wieku 5 lat, są, każda osoba jest sprawdzana, jaki ma predyspozycje do bycia tam właśnie wojownikiem, czy tam i tam w górę, tak, jako święty rycerz. I to jest coś takiego, że są podzielone na 4 runy. Jest runa mała, runa średnia, runa duża i runa specjalna. No i jak wiecie, idzie w górę. No i jak masz runę dużą albo specjalną, to wtedy możesz zostać już tam takim wyższej rangi rycerzem, tam już jakimś tam super w ogóle. A ona stwierdziła, że no nie będziemy się tak bawić i całkowicie... Stłumiła manę, nie? Chyba. To sprawdzało jakby przepływ many przez twoje ciało. Więc ona stwierdziła, że nie, nic takiego nie będzie, użyła swojej mocy, żeby w ogóle odbić tą manę, więc ta mana w ogóle nie mogła przepłynąć, więc nie dostała żadnego znaku. No. Czyli jakby pokazuje, że ona jest w ogóle jakaś turbo słaba i nie ma żadnej mocy magicznej. Dokładnie, no i to mi się właśnie... Jakby w tym świecie. Ten ruch mi się jej właśnie podoba i możliwe, że to będzie jednak takie anime, gdzie że to OP, gdzie w dużej ilości produkcji jest, tutaj będzie mało pokazywane, albo tylko w jakichś krytycznych sytuacjach pewnie odpali jakiegoś skilla takiego, że zmiecie pół ziemi. No, bo już jest tak do tego zdolna. Zrobiła, a, już tak zaraz zrobiło, okej. Okay. Tak, zrobiła, jest taka jedna scena, gdzie ten... Więc to mi się podoba i jest to przyjemne anime, które może nie jest jakieś wybitne, może nie wybija się. To jest kolejne anime, o którym mówimy, że nie jest wybitne, ale jest okej. Okay. Kurde, ale muszę przyznać, że mi się podoba. Jest naprawdę... Znaczy główna bohaterka robi robotę. Naprawdę jest super napisana, trzeba przyznać. Jej przemyślenia, to wszystko to, że była królem, że inaczej myśli właśnie o tym wszystkim. Ten komentarz jej na temat całego świata. To, że właśnie ta magia tak zaniknęła, ona tej magii ma w sobie po prostu pod dostatkiem. No to wszystko naprawdę fajnie jest przedstawione. Nie, no... Ja też na pewno to obejrzę w całości. Szkoda, że tylko 12 odcinków, ale może w przyszłości jakiś drugi sezonik się pojawi, bo ludzie lubią takie anime. Choć szczerze, mała popularność jest tego na Malu, widzę bardzo. Jestem zdziwiony, bo jednak tutaj mamy dużo kobiecych postaci i to są ładnie narysowane postaci, a to przyciągało widownię do tej pory. Okej, okay, nie wiem, dziwne. No, jakby no, faktycznie nie jest jakieś dużo. Znaczy nie są jakieś słabe oceny, bo tam są około 7 z tego co widzę, 7-8, ale faktycznie jest jakby ilościowo nie jest jakoś dużo. Mhm. Znaczy nie, no ja na pewno, ja jestem zaintrygowany, plus tam też jakiś, może to nie jest jakieś widoczne, ale tam czuć jakąś chemię między nią a jej kuzynką i też ciekawe, czy to się jakoś rozwinie, czy nie. No ciekawe. W każdym razie my polecamy. Chyba z tych trzech tytułów na razie najbardziej polecamy, więc obejrzyjcie. No ja na pewno obejrzyjcie, bo polecam. Ja jestem zaskoczony tą małą ilością popularity, więc tym bardziej pomóżcie temu anime się trochę wybić. Chociaż i tak my to nie mamy, chyba że oglądacie na Crunchyroll, no nie wiem w sumie czy to anime jest na Crunchyroll, bo wtedy to i tak, jeżeli nie, no to nie ma znaczenia czy oglądamy czy nie, w Japonii cyferki i tak będą się liczyły inaczej. Niby na Crunchyroll wyszukuję tą serię. Tak? Okej. Okay. No to oglądajcie na Crunchyroll. Że niby jest. Dobra. No dobra, lecimy dalej. Tak jak Buddy Daddies mówiłem, że przy Buddy Daddies mówiłem, że będzie podobny vibe, jeżeli chodzi o anime, tak chodziło mi o tych biszów, którzy się pojawiają, bo w Buddy Daddies też nie ma co ukrywać, ale trochę tam jest to podkręcone dla tej damskiej widowni, żeby te główne bohatery ładnie wyglądały. Tak w High Card jest podobnie, bo teraz o tym anime będziemy mówić, tak. Ale... Jest to anime trochę, które mnie zaskoczyło pozytywnie, bo jak ja je zapowiadałem, one w ogóle było zero popularne, jak tam wyszedł zwiastun pierwszy, to w ogóle tam na samym końcu listy według popularity było, kiedy je sobie szykowałem do zapowiedzi. Mimo, że zwiastun wygląda ładnie, to też gdzieś tak czułem, że no nie do końca, że już wyczuwałem już podobne porażki i faktycznie takie porażki się pojawiały. W tym przypadku jest jak najbardziej pozytywnie, a jestem... Na bieżąco, więc tym bardziej zaskoczyło mnie, że z takim anime jestem na bieżąco. No, więc może zacznijmy od fabuły, może ty coś opowiedz. No, fabuła jest taka, że mamy talię kart, 52 sztuk. I każda z kart ma moc. I ta moc uwalnia się u... Nawet jest powiedziane w drugim odcinku, że każda karta wybiera swojego władającego. I w trakcie korzystania z tej karty możemy używać jakby supermocy, tak? Jedne karty na przykład, niektóre karty dają nam
nie wiem, nieśmiertelność, inne dają nam bycie takim, wiecie, jak głaz, czyli że nie może nam nic zrobić, inne tam dają na przykład szczęście i jakby główny bohater ma jedną z tych kart, nie wiadomo w sumie jak to się wydarzyło, że on ją ma, ale ona właśnie jest jednym z tych supermocy i on też został jakby wybrany przez tą kartę, więc może korzystać z tych supermocy. No i trafia na ludzi, którzy też korzystają z tych kart i nagle się okazuje, że no ma trochę przesrane. I no jest tutaj szansa na to, że chyba go zlikwidują, ale okazuje się, że jednak biorą go do swojej ekipy, żeby te karty zebrać. Bo tam też jest podzielone na jakby królestwo, czy tam w sumie kraj jest podzielone na trzy sektory, które wszystkie trzy walczą o zdobycie władzy i jakby karty dają większą szansę na to, żeby tą władzę zyskać, tak? No bo jednak supermoce, nie? Tak, anime w ogóle zaczyna się sceną, która wybiega bardzo, bardzo, bardzo do przodu, gdzie pokazane jest, gdzie po prostu pojawia się 10 postaci, które używają te karty, każda karta ma inną moc. Szczerze trochę nie wiem, po co ta scena była pokazana, bo ona nic po prostu nie mówiła. A która, ta pierwsza? Pierwsza scena w ogóle, jaka się pojawia. No to by wyglądało na to, że oni po prostu jedni chcieli wykraść karty, a drugi próbowali ich, wiesz co zrobić, wziąć i... No pokonać, no dobra, ale... Pokonać, a potem te karty przez to, że oni jedni i drudzy nie byli w stanie sobie poradzić, to po prostu te karty się wzięły i psiu, jak kurde te kule z Dragon Balla wystrzeliły na cały kraj. Boże, ale ta scena była, nie wiem czy ona była potrzebna, gdzie po tym... No ja też powiem szczerze, że nie przekonywała mnie jakoś mocno, ale... Też nie była jakaś... No, znaczy pokazała, o czym to anime będzie, że to nie będzie taki jakiś kryminałek czy coś, tylko to będzie scena, gdzie będą supermoc, będą się tam pierdzielać ostro tam, nie? No bo tak można patrzeć po plakacie, o, tu są jakieś postaci poważne, może jakiś pistolet, coś tam, to raczej może jakiś kryminał z domieszką, jakieś supermocy. Nie, to jest ostra jatka supermocowa, taka typowo, tylko bohaterowie są po prostu dorośli, o, i tyle. A tak naprawdę mamy tutaj czystą japońszczyznę w najlepszej możliwej krasie, tylko że klimat jest taki raczej, nie wiem, w sumie ciężko określić klimat, bo tutaj mamy raczej takie lata ubiegłe, zmieszane trochę z nowoczesnością, czy tutaj raczej ciężko określić, jaki czas akcji jest miejsce akcji tak naprawdę, ale podoba mi się ten klimat. No, to ma wyglądać jak taka, to dla mnie przynajmniej ma wyglądać bardzo mocno jak ta Brytania. Mhm. Czyli jakby wiecie, no to w sumie na to też chyba, nie pamiętam już teraz mapy, jak oni pokazywali te regiony, to też chyba wyglądało jak wyspa, więc możliwe, że po prostu to ma być jako taka a la Brytania. Trochę mi się z Akką kojarzy, Akka była podobna, jeżeli chodzi o uniwersum. No, no. Tam też było trochę tak Brytania, moim zdaniem. No. No i tutaj też jest, mamy taki motyw troszeczkę jakby, jeżeli ktoś oglądał Kingsmanów, nie wiem czy ktoś oglądał Kingsmanów, taki fajny film. To tam właśnie jest taki motyw, że jakby zostaje ten rycerz okrągłego stołu i oni walczą dla królowej. I to też tak wygląda troszeczkę, że jest jakby tacy rycerze, którzy mają te supermoce i tylko, że są pod przykrywką tego sklepu z samochodami. No, salonu właśnie z samochodami, tak. Nie, no spoko to wszystko tutaj wygląda. W czwartym odcinku, nie chcę tutaj spoilować, ale trochę się robi crazy. Jest po prostu jedna postać, która ma taką kartę, że dzieją się cuda, ale... Mimo to dalej ma to sens, znaczy to nie ma w ogóle sensu to wszystko, ale w wersji anime ma to sens oczywiście. Nie no, naprawdę jestem bardzo pozytywnie do tej serii nastawiony i cały czas jestem na bieżąco, jak tylko widzę, że wyszedł nowy odcinek, to klikam play. No ja akurat na bieżąco w 100% nie jestem, mam tam dopiero te dwa odcinki obejrzane, ale muszę przyznać i tak, że jest fajnie i byłem zaskoczony też pozytywnie, to najważniejsze. No, i tu postacie są nawet ciekawe, to czego się obawiałem najbardziej. Jeżeli ktoś obawia się, że to są same bisze, no to nie. W czwartym odcinku właśnie podkreślana jest, która już się pojawia wcześniej, damska postać, która jest też stworzona tak po to, żeby też i męska widownia miała na co popatrzeć. A jest to całkiem ciekawa postać i ma ciekawą kartę, więc tutaj każda postać ma jakąś fajną kartę i każda ma swój oryginalny, może nie oryginalny, ale swój charakter, który wyróżnia się na tle innych postaci. Studio Hibari, które w
sumie jest starym studiem, ale nieczysto wydaje jakieś anime, no dało radę tutaj, jeżeli chodzi o widowisko, bo wygląda wszystko w ruchu bardzo dobrze. Więc High Card jest moim jednym z największych zaskoczeń tego sezonu i jestem w stanie powiedzieć, że na pewno się zmieści w mojej topce, jeżeli taka ja pojawi myślę, się. Że po opisie akurat, to on był strasznie... Dziwny. Na pół. No bo te karty, które mają tak, moc, wow, super, nie? Po opisie to brzmiało, że albo to będzie turbo gówno, albo to będzie całkiem niezłe. No i w sumie na szczęście wylosowało się to dobre. Tak, karty wylosowały się. Dobrze się, że tak powiem, do pokera ustawiły, ułożyły. No, więc też polecamy i to też jest mocny średniaczek, dobry, fajny, przyjemny i ładny przede wszystkim. A teraz kolejny mocny średniaczek. Znaczy, kurde, to a dla mnie jest, ale okej. Ale średniaczek dla mnie to akurat jest taki bardziej w sumie raczej już wyżej niż znaczy, średniaczek. No dobrze, dla tak, mnie. Masz rację, wyżej niż. Znaczy, mocny średniaczek to jest już dobre określenie, nie? No, ale dobra, no niech ci będzie. Faktycznie taka już. co może być mocniej niż średniaczek? Dobra produkcyjka, no już taka. No. Hikari no O, dobra, lecimy, już nie będziemy. No, może już po prostu pójdźmy dokładnie. Jeżeli, w stronę, gdzie to ma być. Ja rozpocznę od tego, jeżeli ktoś jeszcze pamięta Shinsekai Yori, czyli jedno z wybitniejszych anime w ogóle ever, takich bardziej klimatycznych, no to tutaj może czuć się jak w domu, przynajmniej po dwóch odcinkach, ja tak uważam. No, myślę, że tak. Myślę, że świat jest bardzo ciekawy, ale mi się tutaj bardziej podoba świat chyba niż w Shinsekai Yori, tak szczerze. No, w Shinsekai Yori... Nie no, no dobra, jak uważasz, no okej, okay, no. Wytłumaczmy, jak działa ten świat może. Mi się bardziej anime podoba, tylko świat. Świat, no wiem, o co ci chodzi, jak najbardziej, rozumiem, ale... No zobaczymy, no tutaj opowiedz może właśnie, na czym polega ten świat, bo... O głównej bohaterce za chwilę, ale właśnie o co chodzi w tym świecie, dlaczego on tutaj według ciebie jest taki... Tutaj w ogóle jest fajny motyw, bo... Znaczy to też fajny motyw, zależy dla kogo, bo dla mnie jest, ale... Jestem przekonany, że wiele osób się to nie spodoba. Pierwsze tam dwa odcinki to jest taka straszna ekspozycja, czyli przedstawienie świata poprzez wydarzenia z bohaterami, tylko że te wydarzenia z bohaterami mają małe znaczenie, tylko bardziej chodzi o to, żeby przedstawić jak najwięcej o co chodzi w tym świecie. No i ten świat działa w taki sposób, że gdzieś tam dawno temu zanikł ogień, światło i ludzie żyli w ciemnościach, po czym udało im się jakby to poniekąd odzyskać. Ale też nie do końca, bo teraz na przykład, jeżeli ktoś zbliży się na przykład, tam nie było powiedziane dokładnie na ile, ale jeżeli ktoś się zbliży tam na jakąś odległość do ognia, to z automatu zostaje spalony. Jakby nie ma za bardzo wytłumaczone, dlaczego tak się dzieje, tylko po prostu przez najprawdopodobniej jakieś demony ognia czy czegoś takiego zostali przeklęci i w momencie, w którym zbliżają się jeszcze do ognia na tam odległość jakąś tam... Chyba na ekspozycji było, że oni tam byli chyba na kilkanaście metrów w ogóle, tam nie wiem, z 10 czy 20 metrów i to ich spalało. I z tego też tytułu zginęło pół wioski, w której żyje nasza główna bohaterka. Także śmiesznie. Bardzo. Pojawiły się też potwory, które mają w swojej krwi taką ciecz, którą tą ciecz można wykorzystywać jako coś, co jednocześnie jest ogniem, ale też potrafi być światłem, tak jak po prostu faktycznie ogień, nie? Czyli potrafi podgrzać, ale też potrafi się świecić na tyle jasno, że jakby oświetli nam danego dnia, czy tam danego wieczoru pomieszczenie, bla bla bla, tego typu rzeczy, ale jednocześnie jest to ciecz, więc jakby ona się może wypalić pod tym względem, że się skończy, więc trochę inaczej niż z ogniem. To jest moim zdaniem ciekawy motyw. No i tą krew, jakby, którą można zdobywać właśnie z potworów, zdobywają strażnicy, czy tam łowcy, w sumie nie wiem jak to jest, Hikari, to chyba nie wiem jak to było, czy to są łowcy, czy nie? Nie no, Hikari to światło jest, to po prostu, to łowcy to łowcy. Dobra, chodzi o to, że oni po prostu są wytrenowani, oni są wytrenowani specjalnymi ziomeczkami, którzy mają po prostu się tych bezi pospywać, które mają w sobie tą ciecz, tak, która też jest w stanie właśnie nam zapewniać to światło. I w trakcie samego początku ginie jeden z właśnie z tych łowców, broniąc naszej głównej bohaterki. Tak, Touko odziedzicza psa po łowcu,
łowcy, bo każdy z tych łowców ma psa. Ten pies jest towarzyszem, który też pomaga w walce. Tak, jest też wytrenowany specjalnie dokładnie. No i tak naprawdę przez to, że łowca ginie przestołką, można powiedzieć trochę, bo broni ją. No bo w obronie, tak. Tak? To poniekąd z tego powodu, tak, zgadza się. No to odziedzicza psa. Pies, który no, z automatu musi związać się z kolejnym człowiekiem, więc związuje się z tołką, no i że tak powiem teraz to na jej barkach spoczywa wychowanie tego psa, bardziej może nie wychowanie tego psa, tylko po prostu opiekowanie bardziej się nim. W sumie, opiekowanie się nim. Tak, tylko bardziej chodzi o to, że jego i rodzina z automatu, znaczy w sumie opiekunowie, bo to nawet nie jest ich rodzina, bo no. Rodzina zginęła, tak jak wspominałem, w trakcie tamtego wypadku kilka lat temu. I oni postanawiają wysłać ją do stolicy, żeby właśnie do tych łowców oddała broń tego łowcy, bo to jest jakiś tam specjalny, tak, wiecie, jeszcze sierp, miecz, no, czy coś był. Takiego. Dodatkowo jeszcze jakiś medalion, czy coś takiego, tam nie wiem, to nie zostało dobrze wytłumaczone jeszcze. No i tego psa, bo pies jakby jest poniekąd narzędzie tego łowcy, tak, więc to też jest coś, co powinna odnieść, no i oni ją wysyłają, żeby pojechała do stolicy i oddała te narzędzia łowcy, tak, żeby kolejna osoba mogła zostać łowcą w tym stylu. Bardzo możliwe, że ona zostanie tym łowcą, ale to też czego nie wiemy, tak. To jest taka bardziej moja spekulacja trochę. Znaczy trochę ciężko, bo to jest zwykła dziewczynka, ale może... Tak, ale może zostać, wiesz, chodzi o to, że ona zostanie, tak jak samo jak wcześniejszy łowca, zostanie wyuczona tego. Tak, tak, może być time skip, tak jak w Shinsekai i Yori faktycznie i tutaj też może... No, nie zdziwiłbym się nawet, gdyby tak było. Z drugiej strony jeszcze poznajemy drugiego bohatera, o którym na razie za dużo nie wiemy, tak. Ale na pewno... Ale on mieszka znowu w mieście, w którym okazuje się, że tam są problemy z racji pracy przy tym wszystkim, tam różnymi rzeczach, jest, ludzie są chorzy, bo jakby ten miasto jest bardzo zanieczyszczone tym wszystkim. Tak jakby wiecie, tak samo jak fabryki w, tam, nie wiem, w XIX wieku, tak, że tam tworzyły dużo smogu, oparów i takich innych głowien. No i na pewno ich losy się ze sobą zazębią i coś się tam będzie działo. Z tego, co tutaj opis fabularny mówi, no to ich skrzyżowanie ma odmienić losy świata. No. Co jeszcze ciekawe, w ogóle, no tak jak mówisz, ekspozycja, jeszcze raz ekspozycja, po główną bohaterkę przyjeżdża pociąg, ale to nie jest taki pociąg, jaki kojarzymy tutaj z naszego życia realnego. Jest to pociąg, który może poruszać się po glebie, po trawie, normalnie, przecinać lasy i jechać sobie po prostu po glebie. Ciekawa konstrukcja. To pokazuje nam już na starcie praktycznie w pierwszym odcinku, że będzie to świat inny, oryginalny i faktycznie w tym anime twórcy będą chcieli pokazać wizję ciekawego świata. I dlatego te vibe mocne Shinsekai Yori, bo też tutaj było w pewnym momencie powiedziane, że była sobie wojna ludzkości, ludzkość się tam powybijała i zostały zgliszcze tej cywilizacji, no i na tych zgliszczach teraz powiedzmy kolejna cywilizacja działa. Więc no, dużo nawiązań podobnych i dlatego to anime się bardzo podoba. Kreska jest praktycznie identyczna do Shinsekai Yori, bo to nie są szczegółowe postaci, ale są takie bardziej już w stronę, nie wiem, realistyczną niż w tą stronę bardziej anime. takie dziwne skojarzenie, ale to jakoś tak to miałem w głowie, kiedy to oglądałem, więc nie jest to w ogóle popularna seria, praktycznie mało kto tutaj po nią sięgnął z tego, co widzę w internetach, ale moim zdaniem warto. Tylko że to jest też seria właśnie specyficzna dla konkretnego odbiorcy, który... No, czy jest taka, wydaje mi się, że ciężka na pewno w odbiorze. To nie jest tak, jak wiecie, ogólnie, to też stwierdzenie dzisiejsze anime jest jakieś takie moim zdaniem krzywdzące, ale chodzi mi o to, że jednak przeważnie w anime jest dużo takiego, dużo się dzieje, ale nie tak, że się dużo dzieje jako akcji, tylko dużo się dzieje tam, nie wiem, coś śmiesznego, tu coś, tam takie, wiesz, żeby to było tego dużo, czy to gore, czy czegoś, ale żeby było dużo. Tutaj raczej chodzi o to, że sam pierwszy odcinek to jest takie bardziej patrzenie i słuchanie o tym, jak wygląda ten świat. Tylko wiecie, trochę takie snucie opowieści raczej, bardziej takiego, takiej baśni, opowiadania przekazywanego z ust do ust, aniżeli takiego animca, gdzie wiecie, o, ma się dziać, ma być taki... No, ale klimat jest gęsty. Trzeba przyznać, że tutaj budowanie tych opowieści, tego lore jest na dobrym poziomie. I no, myślę, że to będzie bardzo niedocenione anime, ale dobre.
Tak mam nadzieję. Znaczy, wiesz, tak mam nadzieję. Tak z niedocenianymi anime jest tak, że one będą być doceniane, więc jeżeli faktycznie utrzyma... Tak było właśnie Sekai Yori. Pamiętam, że faktycznie to anime też na początku było zero popularne, a później nagle się okazało, że skoro oceny na Malu to 8,5, 8, to już... No to ludzie zaczęli sięgać po to, więc zaczynało być lepiej. Rosnąć, tak jest czasami. Często tak jest w sumie z takimi tytułami, tak? No. Ja też pamiętam, że z Ping Pongiem też tak było przecież, że on był jakoś nie za bardzo popularny przy... No, w ogóle chyba, no też. Wychodzeniu, a potem jak kurde wybuchło nagle, nie wiem, kurde pół roku później, jak już on się skończył, coś no wybuchło tak, że o Boże, ping-pong najlepszy. Ej, ale jak on wychodził, to nikt o tym nie mówił, o co chodzi? Tak, no, tak bywa i mam nadzieję, że tak będzie z Hikaru no O, bo ma to potencjał, naprawdę, ma to potencjał. No tylko wiesz, a też pamiętajmy o tym, że nie wiemy jak to jest dalej, nie? Żeby się potem nie okazało, że potem, nie wiem, leci na łeb na szyję jakoś czy coś. No, to jest na podstawie nowelki, niestety o nowelce nic nie wiemy, więc nie powiemy wam, no, jak to się rozwija. Nowelka też chyba w ogóle mało popularna, bo nie słyszałem od nikogo, żeby przeczytał ktokolwiek na jakichś grupach. No też nie słyszałem, Więc no musimy się tylko domyślać, a... Wydaje się, że może coś z tego być. No, ale na pewno polecamy na chwilę obecną po dwóch odcinkach, bo już pewnie wyszło więcej, ale my jesteśmy po dwóch i to wygląda spoko. No ale no to na tą chwilę najlepiej, moim zdaniem. Ale dobra, lećmy dalej. Ale jako wygląd też fajnie właśnie wygląda. To też no, no jednak fajnie czasami obejrzeć seria, która ma ten świat inny, trochę bardziej taki, wiesz... Kurde, no oryginalny, no w tym przypadku i nie jest aż za bardzo dziwaczny, bo czasami można przesadzić z tą dziwacznością, nie? Że się przedstawia świat, którym faktycznie, no jest niby oryginalnie, ale do przesady. Czasami to już są, wiesz, tam kipi aż po prostu jakimiś absurdami, a tutaj nie, tutaj to wszystko jest klimatyczne i ma to sens. I faktycznie ta opowieść na razie tego świata jest logiczna i zobaczymy, tylko no może być trochę więcej akcji, mam nadzieję, w przyszłości. Jak już trochę opowiedzą o tym lore, już trochę się, że tak powiem, przyzwyczajmy do tego świata, to mogą już trochę pójść w tą fabułę faktycznie, żeby ona się rozwinęła. Na to liczę. No byłoby miło. No. Dobra, teraz seria, którą ty tylko obejrzałeś i musisz przeczytać tytuł. A nie, prosty. Nie, ty czytaj tytuł, nie daj. Hyoken no Majutsushi Gasekai wo Suberu. To jest akurat proste. No cieszę się, że jesteś tak dobry z japońskiego. Dobrze. Ta seria mnie troszeczkę zaskoczyła, bo ja ogólnie, jeżeli chodziłoby o te takie fantazy, harem w szkole, to nie za często się zabieram. Raczej podchodzę do tego niezbyt chętnie. Tutaj kliknąłem sobie tak, dobra, jak oglądam tyle tych tytułów, to ten jeden w to utrzymam, to może mi nie zmieni jakoś dużo różnicy. I przyznam szczerze, że troszeczkę zaskoczyłem. Nie jakoś super bardzo pozytywnie, ale pozytywnie. To i tak ciągle ważne. Mamy sobie tutaj głównego bohatera, który jest, on się nazywa Ray White, jest sobie chłopaczkiem, który przychodzi do szkoły. Jest to szkoła dla magów, nie pamiętam jak się nazywała, tam pewnie jakaś, wiecie, sorcerer, coś tam, tak jak życie. Arnold Academy. No to masz. A faktycznie jest tam niżej napisane Arnold Academy of Magic, dokładnie. Tylko że on jest normalnie do tej akademii, przychodzą tylko i wyłącznie ludzie ze szlachty. Czasem zdarza się, że tam jacyś troszeczkę jest taki, nie wiem, trochę niższych sfer na poziomie, tam nie wiem, bardzo bogatych kupców albo magów, ale głównie to tylko szlachta, dlatego że szlachta ma duży poziom magii w ogóle. No i czasami ci kupcy, czy tam raczej magowie, tam chodziło bardziej o magów, że jeżeli jesteś z rodziny, gdzie jest tam jakiś mag, no to wtedy też możesz dostać się, ale to ciągle jesteś na takim wyższym poziomie w statusie. A nasz Ray White jest typkiem, który jest tym takim wieśniakiem. I on jest tam nazywany, jako wiecie, zwyczajny. To trochę głupie, ale tam w ogóle pierwszy odcinek bardzo mocno to pokazuje, że tam wszyscy go tam jako takie popychadło traktują, że to jakiś taki zwykły wieśniak i w ogóle on tam nawet nie rozróżnia za bardzo tych rodów, bo tam pojawiają się nowe postacie, one mu się tam podają mu swoje imię rodowe, a on takie nie znam. A tu się okazuje, że to jakiś tam, nie wiem, o, największy ród, zaraz po królu, tak ważny, bla bla bla, jakieś tam pierdoły, nie mam, nie znam, ja się wychowałem na wsi, ja nie wiem. Przez co to jest trochę zabawne, ale nie zmienia to faktu, że bardzo szybko dowiadujemy się, że
w tym konkretnym świecie jest 6 czy 7, chyba 6 takich potężnych magów, takich, wiecie, arcymagów można by było nazwać. Jakby zawsze musi być ich 6, to też jest takie dziwne, więc tam jak ktoś umrze, to pewnie wchodzi kolejna osoba na tego arcymaga. Tak przynajmniej to rozumiem. No i znamy tylko jakby, znamy tylko 3 osoby z imienia nazwiska, które są tymi arcymagami. Jedną jest dyrektorka tej szkoły, druga jest taka prawie idolka w tym świecie magii, laska, archeolożka, poszukiwaczka i tam bla bla bla. Ona jest takim, taką osobą bardzo sławną, celebrytką aż. I znamy jeszcze jednego maga mroźnego miecza, tak, bo to jest Iceblade, tak, sorcerer, a więc tak to można by było nazwać. No i w pierwszym już odcinku okazuje się, że to ten typ, ten chłopak jest tym Iceblade sorcererem, tylko że jakby nikt o tym inny nie wie, oprócz dyrektorki. I jakby tam mamy jego przygody w tej szkole, gdzie większość osób, praktycznie wszyscy traktują go jak jakieś takie popychadło, no bo jest wieśniakiem, ale typ jest jakby super silny z racji tego, że on tam jakby jest bardzo silnym magiem ogólnie i też jako dziecko już jako dziecko był w trakcie tam jakiejś wielkiej wojny, która tam była z 10 lat temu, nie? I on jako dzieciak po prostu walczył na tej wojnie, dlatego jest taki super silny i wytrenowany, tak to można nazwać. No i tutaj czuć też, że to jest mocna haremówka, dlatego że mamy już na start 4 dziewczynki. Wow. Tak, na start, w pierwszym odcinku 4 dziewczynki już pojawiają. I wszystkie są całkiem spoko. Nie wiem, powiem szczerze, że to jest jedna z tych niewielu haremówek, gdzie te postacie mi nie przeszkadzają, bo często jest tak w haremówkach, że te postacie mają na tyle, tak powiedzmy, różny charakter, że jakaś musi być taka mega denerwująca. A tutaj nawet ta postać takiej, powiedzmy, tsundere, coś takiego, nie jest denerwująca, tylko jest raczej taka bardziej w takiej wajby słodkiej dziewczynki, która się jakoś tak bardzo nie przechwala swoją niby mocą i w ogóle. Więc ogólnie wydaje się całkiem przyjemne. Jestem zaskoczony. Nie spodziewałem się, że to będzie pójdzie w taką stronę. I plus ten bohater nie jest laski do haremu. Nie zachowują się, jakby chciała go po prostu przylecieć już w tym momencie. To po pierwsze, to ważne. A po drugie, typ jest takim zwykłym, spokojnym ziomeczkiem. Jak tam jest jakaś laska, sobie tam z nim gada, to on po prostu jest miły dla niej. Tak zwyczajnie, wiecie, w takim tak normalnym świecie się miłym. Czyli że ona tam coś mu mówi, a on, że o, masz tam, nie wiem, ładne kucyki, coś w tym stylu. Tak zwyczajnie, a nie, że o, zaraz tam cię, nie wiem, wyrucham, coś w stylu. Jak czasami w haremach bywa. Dla mnie tak, widzę haremy w moich oczach. Bardziej w drugą, że w moich oczach tak wyglądają haremy. Za bardzo jest nieśmiały, bardziej ja bym powiedział, ale okej. Okay. No dobra, no, to w drugą stronę, ale też zdarzają się też takie, tak? nie wiem, jakie ty haremy oglądasz, ale dobra. Ale no dla mnie to jest takie właśnie podejście, że są dwa rodzaje w tych haremówkach. Albo jest zboczeniec, chłopak, albo mega nieśmiały, o, właśnie, no. Albo zboczeniec, no dobra, nie? Okay. No to mi chodzi. A tutaj mamy taki coś w ogóle w inną stronę, gdzie mamy takiego zwykłego typa. Taki, wiesz, taki zwykły, generyczny chłopaczek z anime, nie? Czy bardziej z życia może właśnie, a nie z anime. Z życia, no. Ale mi chodzi, że taki mega generyczny, a z drugiej strony jest silnym typem z wojska, więc... Ogólnie jestem zaskoczony pozytywnie, ale nie wiem, czy utrzyma moje zainteresowanie jakoś bardzo długo. Zobaczymy. Na razie nie jest źle. No, ty się tak nie rozkręcaj, bo jeszcze druga seria jest też tylko taka, którą ty obejrzałeś. Ale o tej będzie krótko, tej drugiej. Tak. Aha, no to jeszcze możesz skończyć o tej pierwszej. Nie, wiesz, dbam o twój głos. Dobra, a skończyłeś. Nie, a o tej właśnie skończyłem. No to drugą czytam. Kaiko, Sareta, Ankoku, Heishi, No, Slow, Na, Second Life'u. Mamy tutaj ziomeczka, który jest Dariel. Dariel jest, przynajmniej do tej pory był, jednym z, nie wiem czy generałów, ale na pewno jednym z żołnierzy po prostu, wojska demona. I on tam miał jakąś tam wysoką funkcję, ale z drugiej strony był jedynym z demonów, który nie potrafił używać magii. A jeżeli demon nie umie używać magii, to trochę go traktują jak takiego, wiecie, przegrywa, nie? No bo to jakby demony i ludzie różnią się tylko tym, że demony potrafią używać magii. A tak to wyglądało identycznie. Nie jest w stanie różnicy, tylko po prostu to jest wow, magia.
No i ten ziomeczek, z racji tego, że król, który do tej pory panował i właśnie ten Dariel u niego służył, chyba zmarł, ale na pewno przeszedł na emeryturę. Dlatego, że jego syn zaczął rządzić w tym kraju, czy tam bardziej w tym miejscu, jako z demonów, i zwolnił tego Dariela. Powiedział mu, że ma wypierdzielać, bo niepotrzebny jest mu demon, który nie umie władać magią. Więc Dariel sobie smutny wyruszył tam w podróż, no bo w sumie już nie może zostać w tym kraju, no bo to jest kraj demonów, a on jako nikt to nie może tu zostawać. Więc idzie i w pewnym momencie trafia na laskę, która ucieka. Ucieka przed wielkim grylem. I on łapie tam nóż, który jej wypadł, gdy uciekała, i zabija tego goryla. I okazuje się, że tylko wie, że on cały czas ma w głowie, że o Boże, to jest człowiek, a ja jestem demonem. Jak się tylko skapnie, że ja jestem demonem, to coś tam. Ale ona go prosi, żeby poszedł do niej do wioski, bo ona chce jakby się odwdzięczyć za ratunek. I bardzo często, w bardzo dużej ilości, jeżeli tylko jest taka szansa, są kadry na potężne piersi tej postaci kobiecej. Widać na plakatach. Bo one są naprawdę potężne. Widać. Tak, one są bardzo potężne i też to przekonuje, to tak wygląda, jakby to przekonało tego naszego bohatera Dariela do tego, żeby pójść do tej wioski. Tak to wygląda, naprawdę. Plus to, że był trochę głodny. No i tam okazuje się, że pyta się, czy może tutaj zostać, bla bla bla, to mu proponują, żeby z racji tego, że tam pomógł, uratował tą laskę, to proponują mu, żeby został jednym z poszukiwaczy przygód. Tylko że poszukiwaczem przygód może zostać tylko człowiek, dlatego że sposób, w jaki zostaje się tym poszukiwaczem przygód, to jest oddanie kropli swojej krwi i powiązanie się jakby z takim paktem, wiecie, z tym... jako poszukiwacz przygód. I on na Ksenanga przypomina, że o nie, każdy demon, który do tej pory jakby próbował to zrobić, to tylko umierał praktycznie, albo wracał cały poparzony i w ogóle on się boi, że co teraz będzie. Tam zaczyna kombinować, że nie, on to może by w polu popracował, bo on tam w sumie lubi kopać dołki i tam lubi orać pole, a więc go złapali, przytrzymali na siłę, zrobili mu ten test. Chociaż to nie było tak, że oni go traktują jako, nie wiem, jakiegoś demona, czy że myśleli, że jest człowiekiem, tylko po prostu chcieli, żeby szybciej się załatwiło to, wiecie, te sprawy. I nagle się okazuje, że jakby no git, wszystko przeszło. I on zaczyna myśleć, ej, to ja może byłem człowiekiem przez ten cały czas, a nie demonem. Ale okazuje się za to, że on ma wciul potężny, jeżeli chodzi o te wszystkie moce poszukiwacza przygód, bo poszukiwacz przygód może mieć 4 umiejętności. Tam cięcia, pchnięcia, miażdżenia i obrony. Jakby przeważnie jest tak, że normalny poszukiwacz przygód ma jedną supermoc, czyli że jakby może korzystać z jednej na jakimś tam wysokim poziomie. Niektórzy potrafią korzystać z dwóch, ale no to jest przeważnie tyle, tak? Że korzystać z dwóch to coś, wow, jesteś potężny, wow, super, jesteś ziomek. A ten potrafi korzystać ze wszystkich na takim poziomie jakimś tam potężnie, ekstra, super ziom, gdzie jak on strzela strzało, to rozwala pół lasu. Także, no. I zostaje poszukiwaczy przygód. Ja nie jestem w stanie tego oglądać dalej, bo ilość tego, jak on po prostu cały czas jest latanie tym kadrem dookoła piersi tej głównej bohaterki, znaczy głównej bohaterki, głównej postaci kobiecej, to jest... Jezus Maria. No. A ona jest straszną taką, też ta postać jest taka trochę nieprzyjemna strasznie. Nie, że jest chamska czy niemiła, tylko po prostu jest tak bez charakteru, że nie wiem, to jest najgorzej napisana postać chyba, jaką widziałem od bardzo dawna. No, miało być krótko, skończyło się na streszczeniu całego anime, ale lećmy dalej. Może. Pierwszego odcinka tylko i wyłącznie. No, tylko, to się rozkręciłeś. I tylko mówię o tym, że więcej tego nie ruszam. Nie polecam. No, to, że tak powiem, streściłeś po to, żeby zniechęcić. Dobrze. Dobra, a czy następne anime ty oglądałeś, kolego? O którym teraz mówimy? Kori za Kisei. Nie, oglądałem. No to super, to teraz będę mówił trzeci tytuł, tak? Okej, myślałem, że jednak też go nie oglądałeś. Wiesz co, czuję się przez ciebie... Słyszę, że już głos ci siada, no już takie chrypkę, jaką chrypkę już słyszę, no ale cóż zrobić, skoro jedziemy alfabetycznie? Tutaj będzie... Postaram się krótko.
Ten tytuł jest u nas wydawany w postaci mangi w Polsce, jako Kul Chłop... Nie, Mroźny Chłopak i Kul Dziewczyna chyba. Aha, no okej, dobra. I to tak chyba też jest w tym... No tak chyba jest w tłumaczeniu, ale ja tam się aż tak dobrze nie znam. To możliwe, że jest forkomą, ale też głowy nie dam, dlatego że też są w taki sposób podane każdy odcinek. W sumie w odcinku są podane tak sceny, że wyglądałyby jakby to była taka, wiecie, krótka forkoma, ale to też zaraz sprawdzimy. No i tak, jeżeli chodziłoby o to, mamy tego ziomeczka, który jest potomkiem jednego tam z... Yukiony, dokładnie, przez co jak się stresuje, albo tam ogólnie jakieś tam emocje w nim większe są wydobywane, no to wtedy on się bierze i dookoła niego tworzy się lód. Albo śnieg, albo po prostu coś związane. No, robi się lodówka po prostu. Tak, dokładnie. No i tak też się spotykają pierwszy raz te postacie, że on, ona idzie do pracy i on stoi tam po drodze. I ona tak patrzy na niego, jakby o co chodzi, czemu ten typ jest przemarznięty do tam powierzchni. A on mówi, że się stresuje, bo idzie do pracy i ona mu pomaga. I on wtedy tak czuje, że chyba się zakochał chłopak. Szybko. Tak, dokładnie. No i okazuje się po prostu, że w tym świecie są osoby, które są potomkami ludzi i osoby, które są potomkami jakichś... No bo bogów, nazwać demonów. Bogów raczej. No coś w tym stylu, nie? Bo tam potem się pojawia... Znaczy, kurde, potem. Po 3 minutach od tej sceny pojawia się postać, która jest tam lisicy jakiejś potomkinią, więc ma ogon i uszy. Co? Więc taka... tak. Aż to w taką stronę idzie, okej. Okay. Tak, ale też są postacie, które są po prostu potomkami ludzi, tak jak na przykład ta główna bohaterka. No, w sumie to jest tyle, no i jakby dzieje się to w taki sposób, że oni sobie tam pracują w jednym miejscu i jakby są dla siebie mili. Mhm. I tyle. Dla mnie to jest dosłownie tyle. I pojawiają się śmieszne sytuacje pewnie typu, że on się zdenerwował i całe biuro jest zamrznięte. I no sprawy. Dokładnie. To się znaczy ja to chcę obejrzeć, bo akurat zapowiadałem to, dużo newsów o tym mówiłem i w sobie zainteresowałem się i o dziwo, nie wiem dlaczego, nie zdążyłem tego obejrzeć do dzisiaj. Jakoś to mi zawsze gdzieś tak umknęło, gdzieś te serie mi się tak jakoś układały, że akurat tą produkcję nie obejrzałem do dziś. Ale ja to chcę obejrzeć, bo jednak chyba mi się takie serie podobają. Szczególnie, że tu jest chyba dużo takie bardziej Shigoto praca, takie rzeczy, nie? Tam w biurze, The Office. Tak. Dużo jest w biurze. Takie vibe The Office, nie? Bardziej, że tam... Nie bardzo, ale niech ci będzie. Znaczy chodzi mi po prostu o miejsce akcji. A, miejsce akcji, no tak, dużo się dzieje w korpo ludkowie, dokładnie. W korpo ludkowie, dobra. No więc... Chcesz polecić, polecić? Nie wiem. To jest przyjemna seria, jeżeli ktoś lubi coś takiego. Ja jestem... mi nie spodobało się to, że jest bardzo... epizodyczna. A. Że jakby w całym odcinku mamy kilkanaście epizodów krótkich, które jakby czuć, że one są niepołączoną... One są jakby połączoną historią w całym uniwersum tego świata, ale jakby nie czuć takich, wiecie... fabuły jakieś. Ja tego nie lubię bardzo. Czyli jednak Wotakoi na przykład było bardziej fabularne, tutaj mamy raczej takie faktycznie... Albo na przykład, mieliśmy Nozakiego Kuna. To była forkoma, która też była jakby bardzo epizodyczna, ale z drugiej strony byli w stanie to utrzymać jako takiego, jako w ciągu fabularnym, gdzie ona po prostu próbuje się coraz bardziej zbliżyć do Nozakiego. No. Okej. Okay. No. Więc teraz... No, dla ciebie nieszczęściem będzie to, że chyba ja będę mówił o Nier Automata. No ja ci pomogę. No wiem, że pomożesz, bo ty ją skończyłeś do tego, 100%. Do tej Kul Dziewczynki. No dobra. Odnośnie tej Kul Dziewczynki, to nie jest forkoma, to też jest takie krótkie. Już mogłeś już skończyć, już. Ja już nie, przeszedłem płynnie. Przeszedłem już. Ja potrzebowałem tego dopowiedzieć, żeby nie było, że ja mu potem mówię jakieś farmazony odnośnie forkoma. No i teraz jak będę dawał minuty na YouTubie, to muszę od tej minuty dać, że mówimy teraz o Nier Automata w tym momencie. No, czyli... Ver 1.1a. Właśnie, to jest ważne, chyba, nie wiem. Generalnie twórcy stwierdzili, że będą chcieli pokazać wiele zakończeń w tym anime. Anime mamy mieć 20, chyba 4 albo 6 odcinków, ale niestety na chwilę obecną zostało wstrzymane ze względu na szerzący się nowy wariant tego wirusa, o którym myślimy wszyscy. Kraken. Tak, to się teraz nazywa?
Tak, serio, jak mnie nie rzucę krakiem. No to ja już go chyba przyszedłem, bo ja już go chyba miałem, więc... No. No tak, byłem chory i później byłem zdrowy i znowu byłem chory i to ponoć jest to, dobra, nieważne. W każdym razie Nier Automata na razie po 3 odcinkach się zakończyło, zapewne wróci w sezonie Wiosna od nowa emitowany, tak mam nadzieję taką. Na razie jeszcze nie ma to, na dzień dzisiejszy, kiedy wychodzi podcast, to jeszcze nie jest potwierdzone, ale miejmy nadzieję, że tak to będzie, no ale cóż, no powiemy już o nim, bo to jednak zalicza się do sezonu zima i już do niego wiosną nie wrócimy. A zapewne 95% osób z was wie, że jest to adaptacja popularnej gry od studia Platinum Games, które w 90% ma dobre gry. Bardzo dobre gry. A Nier Automata to jest tak. Chyba ich, obok Bayonety, najlepsza produkcja i w ogóle franczyza, jaką wydali. No, więc studio A1 Pictures po raz kolejny postanowiło zrobić adaptację gry. Zrobiło to już z serią Persona, teraz robi to z serią Nier Automata. No i jak to wyszło? No, po pierwszym odcinku, bo tak, Nier Automata zaczyna się bardzo takim momentem, gdzie jest dużo akcji, gdzie jest mało fabuły i pierwszy odcinek anime też się tak zaczyna i po pierwszym odcinku mamy dużo akcji, mało fabuły, no bo poszli dokładnie kalka w kalkę z grą. Tam po prostu dzieje się nagle akcja, mamy generalnie, no co, no mamy konflikt, nie? Ziemia już jest spustoszała, praktycznie wyniszczona, zostały tam zgliszcza ludzi, a że tak powiem, taką formą życia, która walczy, może nie tyle życia, po prostu formą, która walczy teraz z wrogiem, to są androidy właśnie, tak? Dobrze mówię? To te androidy. Tak, androidy. No, androidy. A naszym wrogiem jest robot. Tak. Roboty. Roboty, które pozostały i jeszcze żyją sobie i tam po prostu sieją spustoszenie. No i te androidy, że tak powiem, zostają zsyłane na Ziemię, żeby walczyć po prostu przeciwko tym robotom i ta wojna cały czas trwa. Akurat nasze konkretne, których śledzimy losy, czyli 2B i Linus, to są akurat, które zostały zesłane dlatego, że muszą zbadać konkretne anomalie, które dzieją się na pustyni. Tak, bo okazuje się, że roboty zaczynają mieć taką trochę ludzką stronę, zaczynają... Ale tego akurat nie wiemy, tylko to bardziej wyczuwamy w trakcie opowiadanej historii, tego akurat nasze postaci nie wiedzą. No tak, to faktycznie, to bardziej nam tutaj ekspozycja pokazuje. Z racji tego, że znasz grę, to ty się chwalisz, nie? Nie, to już w drugim odcinku jest pokazane bardzo ładnie przecież, no tutaj... Tak jest, masz rację. No, ciężko powiedzieć po tych 3 odcinkach, czy ty obejrzałeś 3, ja obejrzałem 2, no to ja fabułę znam tak. Do 1/4, bo przyszedłem grę raz, a grę trzeba przejść 4 razy, żeby zrozumieć wszystko, tak? Dobrze mówię? 4 chyba. Nie, 3. 3 razy, aha, okej. Okay. 3 zakończenia są. Znaczy, są 4 zakończenia, to 4 nie jest jakieś takie, tak by to... Zakończeń jest więcej, dobra, no. Jak to właśnie przedstawiam w anime, to jest pytanie, bo to... Okej, okay, odcinków całkiem sporo. Ale tam nie wiem, czy widziałeś, oni też po napisach, jakby po endingu robią jeszcze taki jakby jeden z przykładów zakończeń. No tak, w wersji kukiełkowej bardziej. Więc jakby te zakończenia też tam pokazują. No, w wersji kukiełkowej więc bardziej, jakby... ale tak. Faktycznie. Więc ja się nie zdziwię, jak oni po prostu pokażą, powiedzmy, 3 zakończenia te główne, takie fabularne, te, które są jakby najważniejsze, plus tam z tyłu odcinku będą pokazywali jeszcze takie inne. No i warto, nie wiem, czy to, jak to powiedzieć, żeby to nie było spoilerem, ale jednak przedstawiają już te 2 ścieżki gry praktycznie naraz przedstawiają, nie? No bo tu nie chcę... Tak. Że... To, co jest dla niektórych graczy bardzo denerwujące... Dla mnie. I niektórych odbiło mnie? Od tej gry, to chodzi o to, że pierwsze dwa zakończenia gry są praktycznie tą samą grą. Tylko... One tam się różnią dosłownie mechaniką, ale fabularnie jest to samo. I dla niektórych jest to czymś, czego nie można przejść, a widać, że oni tutaj próbują to właśnie jednocześnie pokazać jakby te dwa przejścia, bo to nie jest chyba spoiler mówiąc o tym. Kurde. Dobra, może nie mówmy o tym, bo oni po prostu pokazują to jednocześnie już, pokazać. Już chciałem też powiedzieć, ale też ugryzłem się w język, więc zostawmy to tak, jak jest. Tak. Dobra, no to jak to wygląda w ruchu może, bo jeżeli chodzi o studio, no to studio... Jest dziwne. Jest dziwne, bo studio jest bardzo doświadczone, a zrobili tak dziwny ruch, jeżeli chodzi o jedną kwestię, że aż jestem w szoku po prostu, no bo wygląd tych mechów, szczególnie tych, którymi sterują nasze androidy, jest tak jakby żywcem wzięty z gry, te tekstury są wzięte z gry, ale zostało to tak źle zrenderowane w wersji anime, że wygląda to pokracznie po prostu. Tak, ale cała reszta znowu wygląda super. No,
Może, ej, ja mam teorię, może oni przerwali to nie ze względu na tą chorobę, tylko na to, że chcą to poprawić, może wydadzą to w jakiejś poprawionej wersji, bo no, krytyka poszła bardzo mocno w internety i myślę, że w twórców również. Ciekawe, może to w tą stronę poszło. Może, kurde, no. W sumie nie wiem, może po prostu od następnego odcinka, gdy będzie już kolejna walka powietrzna. Będzie na pewno, powietrzna, no będzie bo... na pewno rebroadcast cały będzie, wiesz, od nowa puszczany, więc może już nawet te poprawione odcinki, ale to jest tylko oczywiście spekulacja, która w 20% może się spełnić, ale jakieś tam przypuszczenia są. No bo, no naprawdę, no tutaj dali ciała, ale cała reszta wygląda bardzo ładnie. Cieszy mnie to, że pozostawili muzykę z gry, bo to jest fantastyczny soundtrack. I cudowny w drugim odcinku, jak poleciał mój jeden z dwóch ulubionych utworów, właśnie tych ruin całych, które rozpoczynają grę, praktycznie gdzie tam pierwsze questy robisz, to no miałem ciarki i po, chyba, kurde, ja wrócę i czekam, w końcu skończę tę grę w 100%, bo... Ja czekam potężnie na to, jak pojawi się ten park. O, park ma tak, to jest, dobra, tu mam trzy. O Boże, okay. On ma mam trzy utwory ulubione, dobra, prostu... niech będzie, mam trzy. No. Tam jest taki soundtrack, o Jezu, jak ja na to czekam, jak oni to zrobią. No, no właśnie, soundtrack to jest coś epickiego, po prostu, nie wiem, może wymieniłbym trzy jeszcze gry obok Nier Automata, które mają tak dobry soundtrack, ale nie wiem, czy to będą lepsze gry, bo tutaj... I bardzo się cieszę, że w anime pozostawili ten soundtrack, a nie kombinowali z jakimiś nowymi utworami. Bo i w pierwszym odcinku, i w drugim to są znajome nuty. Nie wiem, jak w trzecim jest. Pewnie w trzecim kontynuują ten jeszcze... Nie, trzeci też leci to no, samo. Super. Znaczy to samo, chodzi, że też lecą nuty z tego, bo oni już na pustyni, w trzecim... A, już w pustyni, no to pustyni też jest super muzyka. No kurde, nie no, tam ciężko w ogóle, wiesz, jakiś utwór, który nie jest dobry. Nie, tam nie, muzyka jest super, tam po prostu jest tak, że masz zajebiste kawałki i niektóre to są po prostu epickie. Ale powiem szczerze... Jakby tam nie ma nic poniżej zajebistości. Nie wiem, czy to przez te mechy, czy w ogóle przez ten odbiór na razie średni, jeżeli chodzi o oceny. To nie jest seria, o której mówią wszyscy, a myślałem, że tak będzie. 2B czy 9S, no ale przede wszystkim 2B to była postać, która była przez cosplayerów, przez w ogóle jakichś artystów, którzy robią te artbooki jakieś, to była postać, która była najczęściej wybrana z growych postaci, tak, jeżeli chodzi o właśnie jakieś inspiracje. A po anime, powiem szczerze, że no, nie jest jakiś duży taki rozgłos nagle znowu. No bo może już ten rozgłos był w przypadku gry, a teraz po prostu no już... Już ciężko o większy rozgłos, nie? Ale to podobnie było chyba w przypadku na przykład Persony, gdzie Persona 5 albo Persona 4 były, wiesz, takimi naprawdę potężnymi giereczkami, gdzie no, ludzie się podniecali i wszystko, a jak było anime, to po prostu tak było, było sobie, anime, no. Znaczy, jak w przypadku Persony 4, to akurat fabularnie chyba wyszło dobrze, bo ja obejrzałem Personę 4, ale nie grałem, ale mi się podobała Persona 4, jeżeli chodzi o anime. Tak w przypadku Persony 5 nie obejrzałem ani nie ograłem, ale tam już oceny były anime bardzo słabe. No ja zacząłem oglądać akurat anime i było strasznie zraszowane niektóre rzeczy, więc... No, trudno, żeby nie, to że zgra strony, kurde, gra, no, na ponad 100 godzin. Ponad 100 godzin, nie, no to też tak. No, to... A oni chcieli pokazać, że się zamieścić wszystko, czyli wiecie, bo w grze macie coś takiego, że tam macie upływ czasu, więc musicie wybrać to albo to, co robicie. A tam chcieli po prostu wszystko. Aha, okej. Okay. No to chyba się pogubili trochę. A w przypadku Niera, no to jednak mają czas. 20, myślę, że 4-5-6 odcinków jest w stanie przedstawić dużo, większość. Bo to nie jest długa gra. To jest gra, którą... No przy jednym przejściu, no bo skoro te 3 razy trzeba przejść, no to jedno przejście gry to jest około 10 godzin, no to 30 godzin na grę, nie? No to da się to chyba zekranizować w formie tych 24 czy tam 6 odcinków. Na pewno będzie więcej niż 12, to już było potwierdzone. Na dwa kury będzie podzielone, tylko dokładnie nie było podane, ile epizodów chyba. No. Ale cóż, to chyba polecamy, no ale pytanie, czy polecamy osobom, które w Nier Automata nie grały? Kurde, ja i tak polecam. No chyba tak, bo bardzo mi się podoba to, że skupili się na ekspozycji właśnie świata i przedstawili właśnie już bardzo szybko tych przeciwników, których też chcą trochę, żeby nie spoilować, chcą trochę ich... pokazać inaczej niż się wydaje. O właśnie tak, usprawiedliwić to słowo szukałem. No. I to mi się podoba. Więc dobrze budują. Wydaje mi się, że z odcinka na odcinek ta ocena będzie rosła. Szkoda, że niestety się zatrzymało i
nie wiadomo kiedy wróci. Ale trzeci jest bardzo dobry odcinek. No, już drugi jest dobry. Pierwszy jest faktycznie, no bo ciężko było po tym początku gry zrobić lepszą ekranizację, a i tak zrobili dobrze, bo ich zdaje, wydaje się. Bo to, no, bo... no nie, początek gry też jest taki właśnie bardzo specyficzny. Że taki hack and slashowy, nie? Wchodzisz w grę, w której... W ogóle Nier Automata to jest gra, która bardzo oszukuje gracza, nie? No, znaczy oni tam jakby bardzo mocno chcieli właśnie oszukiwać gracza, nie? Tam mówi o, na przykład o tym, że na początku nie masz w ogóle save'ów w grze, przez pierwsze tam właśnie, ten pierwszy odcinek powiedzmy, mniej więcej nie możesz w ogóle save'ować gry, więc musisz to przejść na raz. Tak, czyli jakby jakimś lekkim oszustem, a potem znowu już nie masz problemu z save'owaniem, a potem znowu ci mówią, że ci zabierają save'y. Dużo tego z takich śmiesznych rzeczy. Dużo, ale chociażby śmiesznych rzeczy. Głównym oszustwem było to, że przez pierwsze tam godzinę wydawało się, że to będzie typowy hack and slash, typu God of War'y stare, typu ten chociażby Metal Gear Solid Rising, nie, czy coś takiego. A tu nie, tutaj mamy jednak coś innego. No. W sumie mamy takiego RPGa akcji. RPGa akcji, który jeszcze ma takie zręcznościowe sekwencje typu shoot'em up, nie? Na przykład. No. Tak, no. No, dobra, no to skoro Radek mówi, bo Radek jest większym fanem Niera, bo skończył go w 100%, a ja w 33. Znaczy, też go nie skończyłem w 100%, bo nie zrobiłem wszystkich zakończeń. Zrobiłem tam sporo, ale nie. Ale wszystko. Skoro powiedział, że i mogą oglądać też ci, co nie grali, no to obejrzyjcie, tylko... No myślę, że mogą, ale... bo jakby już trzeci odcinek fajnie to pokazuje wszystko. Wydaje mi się, że chyba więc... lepiej poczekać, aż wznowią, może od nowa wtedy... Raczej tak, raczej nie ma sensu się zabierać też, bo to w sumie będzie tak urwane, że... Lepiej poczekajcie, może faktycznie odbić. Aż to wznowi swoją transmisję. No i liczymy, że to będzie już kwiecień, no. Dużo, w ogóle 3 seriale aż zostały przerwane przez ten kraken cały. Ale okej, okay. Polska się w ogóle nie przyjmuje, a Japonia się jak zwykle bardzo przyjmuje. Dobra, lecimy dalej. Teraz będzie ciekawie. Ningen Funshin no Boukensha Tachi ga Sekai wo Sukuyo desu. La. O, nawet mi się to udało. Zauważyłem, że jak wolniej czytam, to mi lepiej idzie. W sumie tak w życiu jest. No, tutaj mamy serię Tate no Yusha bardziej. Razy 4, o. Oj, nie, w sumie nie, ja myślę, że nie. Tutaj po prostu jest problem taki, że te postacie są strasznie kiepskie. Nie, no dobra, ale chodzi o motyw fabularny, gdzie mamy 4 postaci, które zostały, że tak powiem, wyrzucone ze swoich party, miały kiepską przeszłość i teraz w karczmie nagle wszystkie 4 spotykają się i formują sobie swoje party takich przegrywów, można powiedzieć. I to jest... Tyle, jeśli chodzi o fabułę. Tak, i oni chcą po prostu teraz, decydują się na to, że wszyscy zostali oszukani i nie są w stanie nikomu więcej zaufać, więc zaufają sobie, bo nie potrafią nikomu zaufać. To jest głupie fest i te postacie są głupie i ten tytuł jakby, ja bym go obejrzał tylko dla tej półdragonicy. Bo natomiast postać, a ja właśnie jest, przerwałem na drugim odcinku i nie poznałem historii półdragonicy, która jest w trzecim odcinku i nie wiem, czy jest dobra ta opowieść. A. To ja właśnie nawet nie dotarłem do tego. Ja też nie. Znaczy ona w sumie nie jest półdragonica, tylko że tak jak masz wilkołaka, to ona jest... ona, to było napisane, że ona właśnie jest to jak wilkołak, to... To jest smokozordem. No. Smokołakiem jest. Smokołakiem, okej. Okay. Tak, jest smokołakiem i to jest jakby bardzo fajne. Aha, i tyle. Znaczy nie, ja czy... Tak, jakby, bo mi się spodobał design tej postaci. Nie, no tak, design jest fajny. I nawet ten charakter, już mówiłem, że te wszystkie postaci są kiepskie, ale przy jej przypadku na początku myślałem, że to jakaś tsundere będzie, później myślałem, że jakaś będzie taka skryta i w ogóle, a później się okazuje, że ona nawet całkiem otwarta jest i nie jest taka w sobie aż bardzo negatywnie nastawiona do tych innych postaci. Ale to już w tym drugim epizodzie gdzieś ta chemia jest dziwna właśnie, no bo okej, okay, to jest party przegrywów i ja rozumiem, że między powiedzmy dwoma kobietami, które są w party już w drugim odcinku jest zgrzyt. Przede wszystkim jeżeli chodzi o kobiety we dwie, które sobie nie ufają, no to normalne, że jest zgrzyt, ale ten zgrzyt jest dziwny w ogóle i one dziwnie się godzą i w ogóle jest dziwny. Takie jakieś to wszystko. W każdym razie, co mnie bardzo dziwi, w ogóle w twarz dostałem po prostu tym, że jest to świat fantazja, tam idolki takie srogie jak w normalnym ludzkim świecie. Tak, to była rzecz, która była zabawna w sumie w tym tytule. To mnie nawet rozśmieszyło. Ja przez chwilę pomyślałem, że kurde, może to jest backstory i ten gościu jest isekajowcem po prostu, ale nie, to jest po prostu, to się dzieje w tym świecie, w tym fantazji. Tam jest normalnie, są idolki, są koncerty, oni trzymają te pałeczki kolorowe i normalnie są fanami. I gość, który był przegrywem, przez chwilę sobie te swoje smutki utopił w
że tak powiem, no, traceniu no, pieniędzy na idolki. No, no, wrzucaniu w bagno pieniędzy na idolki, bo tak to można powiedzieć. Ty nakupował tych gadżetów, tego wszystkiego tylko po to, żeby zapomnieć o tym, że został wygrany ze swojego party. I to wygnanie też było takie z dupy, nie? Można powiedzieć. Właśnie dlatego no. też to uważam, że jest głupie, no bo tak naprawdę to wygląda tak, że to party nie wygnało go dlatego, że on był, nie wiem, dlatego, że go zdradziło, tylko po prostu, że typ przez całe życie go uczył, bo on był tam powiedziane, że był jego mistrzem i w ogóle i tak bardzo jest taki załamany, bo go mistrz porzucił, a ten mistrz po prostu chciał mu pokazać, żeby sobie wziął za siebie i no ruszył to jest tak jakby rodzice pracował. Nagle powiedzieli ci, już masz 35 lat i siedzisz w tym domu ciągle, weź no wyjdź w końcu, wyprowadzaj się. No coś w tym stylu, dokładnie. Wynoś się no. z tego domu, idź żyć, nie? No, no to... Dokładnie. A on, znaczy, wydaje taki mi się, spłuchany. Że on ma właśnie taką najgłupsze backstory. No, najgłupsze. Bo reszta postaci... Faktycznie tam można by było czuć, że tam jeden z ten... A kleryk to w ogóle miał edgy historię, daj mi spokój. Tak. Właśnie też tak pomyślałem, że on właśnie miał taką naprawdę historię, kurde, no edgy, grubo, no, nie? Jest grubo. Ta laska z tego, ta laska to też w sumie taka historia, taka pół na pół. No. Trochę kiepska, no bo tutaj jakieś takie kłamstwa w jej stronę i w ogóle. Ale z drugiej ona strony, focha strzeliła, no, w sumie. Ale z drugiej strony on, jej dużym problemem jest to, że ona ma bitch face'a. No. I dlatego też ludzie jej nie lubią. Jakby to jest tak głupie. No dziwna seria. O nie, ona ma bitch face'a, więc teraz nie będziemy jej lubić. No, nie wiem, ja jestem nieprzekonany. Nie mówię, że to jest... Nie no, mówię, że to jest zbyt. No ja też raczej mówię, że zbyt. No. Raczej nie skończę, ale jeszcze ten trzeci chcę zobaczyć tą dragonicę, czy jakiej tam, historię. Smokołaka. Backstory chcę zobaczyć, może on jej przekona, ale już wiem, że będzie srogo, bo już to pokazywali w pierwszym, drugim odcinku, że ją tam, nie wiem, bili czy co, już tam grubo musiało być. No tam tak, jakby w pierwszym odcinku już było widać, że ona tam jakieś miała no, tam też będzie edgy ostro. Jak kleryk tam będzie edgy ostro, no ale obejrzę ten trzeci jeszcze, zobaczę. W każdym razie, no, no nie wiem dla kogo polecać, no właśnie może dla tych ludzi, którzy lubią takie historie edgy, takie bardziej... walące historią życia po ale oczach. Ja lubię edgy. Ale... I właśnie to jest najgorsze, że ja lubię edgy, ale to nie jest takie edgy zwykłe, tylko to jest takie... Nieprzemyślane, no, można to powiedzieć. Że ktoś, kto pisał tą historię, bo też czekaj, na podstawie mangi, czy czego? Like novelki. Jak zawsze. To tak średnio chyba, nie wiem, o życiu tak za bardzo, nie wiem. Nie ogarnia życia chyba. No bo to jest tak bardzo są nierówne te backstory, no. Że to po prostu też głowa mała jest, naprawdę. No kurde, ja faktycznie z tych wszystkich postaci, no bo nie wiem jaka ma ten smoczołczyca ma swoje backstory, ale na przykład ten kleryk to faktycznie jakby jemu współczułem, tylko współczułem jako jedynemu. No, jego życie to faktycznie, okay, to... życie go podeptało, można powiedzieć, obcasem, naprawdę. Tak. No. A reszta to wysrane tak. W nich. Dobra, to chyba tyle, bo ostro było, grubo. Teraz, może teraz ja porozmawiam. O, to teraz sobie, chwila będzie spokoju, ja mogę idź wyjść. I sobie no. napisie wody, czy coś tam, nie wiem. No, dobra. O Yukiumi no Kaina, czyli nowe anime od twórcy Blame'a i Sidonia no Kishi. Czyli Nihei. Tak, Tsutomu Nihei. To jest znana postać, szczególnie w tamtych czasach, raczej tych naszych czasach. Teraz trochę mniej, ale widać, że chce gościu troszeczkę o sobie przypomnieć, robiąc oryginala, czyli to nie jest żadna nowelka, żadna manga, to jest produkcja, gdzie przyszedł sobie Tsutomu Nihei do twojego studia ulubionego, które już mu ekranizowało wszystko i powiedział, słuchajcie, no ja chcę teraz zaistnieć i zrobimy sobie nową serię. Bardzo podobną do innych, ale jednak inną. A mówię tu bardziej o vibe'ach Sidonia no Kishi, bo mamy sobie świat taki post-apo science fiction, gdzie chyba Ziemia, nie wiem czy to zostało wyjaśnione, została praktycznie w całości ogarnięta przez śnieg. Czyli tak jak teraz za oknem patrzycie, jest śnieg, tak wyobraźcie sobie, że cała Ziemia jest w śniegu i to jest morze śniegu, ocean śniegu, czyli coś, w co jak wpadniemy, to przepadniemy, po prostu tam no, zginiemy. No i garstka ludzkości, która została, ma problem z wodą normalną, bo nie wiem dlaczego nie mogą z tego śniegu sobie wydobywać wody. Nie zostało to wyjaśnione przez dwa odcinki, które obejrzałem. W każdym razie na zwykłą wodę pitną ciężko liczyć, więc no, ludzkość walczy o tą wodę jako o najważniejszy zasób, no i tworzą się konflikty. No i tam na dnie tego morza, nie na dnie,
w sumie nie na dnie tego morza śniegu, tylko na jakichś resztkach wysp tego morza śniegu, garstka cywilizacji, na przykład w tym przypadku 1000 mieszkańców w jednym miejscu, żyje sobie, próbując przeżyć właśnie w tych ciężkich czasach, no ale oczywiście muszą pojawić się jacyś łupieżcy, inni, którzy chcą odebrać im to dobro, co, które im zostało. Walka o przetrwanie, wiadomo, no. Więc pojawia się konflikt, no i poznajemy w tym momencie, już na samym początku anime, Lilię, czyli dziewczynę, która próbuje dostać się na szczyt takich wielkich, wyrastających drzew, które jakimś cudem, nie wiem, pojawiły się na tej planecie nieznajomej nam. I na tych końcach drzew, już na samych ich szczytach, ponoć istnieją jeszcze jacyś ludzie, też żyją i są tam mędrcy, którzy wiedzą, jak pozyskać wodę. Więc ona podczas konfliktu dostaje się do takiego sterowca balonu i leci przez tworza, żeby dostać się do korony tych drzew. No i tam trafia na tytułowego Kaina. To jest Kaina, właśnie. To jest, Kaina to jest w ogóle imię męskie w ogóle. Ja myślę, że to właśnie Kaina to będzie ona, ale okej, okay, Kaina to jest imię męskie. Jest to chłopak, jedyny młody chłopak, który żyje u szczytu jednego z tych drzew. Reszta osób, które go wychowują, to są starcy, którzy ledwo już zipią. No i on sobie tam żyje jakoś, też survival jest ciężki, bo mają tam mocnych przeciwników, typu wielkie owady, jakieś inne kreatury. I oni tam przede wszystkim jedzą właśnie robale, ale jakoś sobie tam radzą. No i on pewnego dnia spotyka tą Kainę, która jest nieprzytomna i dostała się tam przypadkiem, jakimś cudem, tym balonem udało jej się na tą koronę drzewa się dostać. No i zaczyna się interakcja między nimi dwoma i zaczyna się przygoda, ponieważ okazuje się, że ona szuka tego mędrca nie ma tam, gdzie mieszka Kaina, ale ten mędrzec gdzieś tam jest, więc wyruszają w podróż, żeby przede wszystkim odprowadzić Lilię do domu z powrotem, a po drugie spotkać tego mędrca i dowiedzieć się, gdzie można pozyskać te zasoby wodne lepiej. I teraz powiedz mi, czy zainteresowałem cię tym opisem, czy nie? Trochę tak. No właśnie, ja bym, słuchając siebie, nie zainteresował się tym opisem fabularnym, ponieważ... Trochę tak, bo ja lubię takie dziwne rzeczy też często, ale też nie jestem też wielkim fanem oglądania tego do końca. Często lubię sobie zacząć, a potem... Znaczy, to jest najmniej oryginalna... najmniej oryginalne uniwersum Tsutomu Nihei'a, już takie trochę na siłę robione, po zgliszczach Blame'a i po zgliszczach Sidonii. Tak, ja taki po prostu odczuwam wajby, bo jest trochę tych gaun, bo te owady na przykład, które tam są, to są takie gauny z Sidonii i ten świat przedstawiony taki trochę z Blame'a, ale no nie wiem, jakoś mnie to nie przekonuje po dwóch odcinkach. Bardzo, bardzo podoba mi się postać tej Lilii, która tej blondynki, bo to jest taka bardzo opanowana dziewczyna i w ogóle wydaje mi się, że te postaci w tym anime będą bardziej takie ludzkie, że to nie będzie takie typowe postacie anime, tylko będą bardziej ludzkie. Z tym miałem problem trochę w Sidonii, bo Sidonia była ultra poważna, ultra tam się działo dużo takich rzeczy przygnębiających, ale te postaci gdzieś za bardzo jednak te japońskie były, moim zdaniem, nie pasowały. W przypadku tutaj może to być trochę inaczej, tak jakby te postaci faktycznie były bardziej normalne, chociaż zobaczymy, co będzie dalej, ale na plus właśnie przede wszystkim postać tej kobiety, dziewczyny Lili. I no... niby ciekawy ten świat, ale jednak dla mnie właśnie przekombinowane. Tak jak mówiłem w przypadku Hikari no O, tam było to wszystko przemyślane, fajne. Tutaj trochę polecieli już, kurde, no ocean śniegu, jakieś tylko drzewa i tyle, no... Okej, okay. Post-apo może być trochę ciekawsze, moim zdaniem. Czy polecam? Okay. No, nie wiem. Powiem szczerze, jeżeli podobała mi się Sidonia, ja jestem dosyć sporym fanem Sidonii, no to okej, okay, poczujecie tutaj podobny klimat, ale jednak poziomem wydaje mi się, że będzie gorzej, chociaż liczę, że się to poprawi jeszcze, bo te pierwsze dwa odcinki to też faktycznie była, tak jak w przypadku Hikari no O, bardziej właśnie gra ekspozycji. Przedstawienie na razie tylko świata i mniej więcej zagłębienie relacji, jak będzie wyglądała relacja tych dwóch głównych bohaterów. A teraz dopiero chyba od tej podróży właśnie zacznie się jakaś przygoda, od tego trzeciego odcinka. Więc... A, i soundtrack bardzo ładny, o, muszę przyznać, że... No i w ogóle ja jestem, jak... Nie jestem jakimś wielkim fanem CGI, tak jestem fanem studia Polygon Pictures, bo oni naprawdę dają radę. Oni i Orange. To są dwa studia, które mogą bez pytania robić serię CGI i wiem, że zawsze będzie to dobra jakość.
i już jestem do tych dwóch studiów jestem przyzwyczajony i nawet bym nie wyobrażał sobie, żeby te studia robiły. Chociaż Orange czasami robi anime w 2D, tak Polygon robi tylko i wyłącznie w 3D i oni to już opanowali bardzo dobrze i to jest kolejne anime, w którym to pokazują. No, więc jestem na pół rozdarty. Skończę na pewno, bo jestem fanem Sidonii i tutaj czuję podobny klimat, ale czy będę zadowolony z ostatecznego końca seansu? Nie wiem. Warto jeszcze wspomnieć, że anime będzie miało 11 odcinków plus później w przyszłości kinówkę, więc spodziewajcie się, że po 11 odcinku nie będziecie mieć skończonej historii, że trzeba będzie iść do kina albo później, nie wiem, wiadomo, jakieś tam inne źródła wykorzystać. No tyle. Dobra, co jest dalej w tym przypadku? Też ja znowu. Otonari no Tenshi sama tak. Nie obejrzałeś, tak? Nie widziałem. No to widzisz, wszystko w naturze pozostaje na równowagę. Nie, ty mówiłeś 3 pod rząd, ja będę mówił 2 pod rząd. O Revengers już tak. Będziesz musiał trochę powiedzieć, bo masz lepszy głos niż ja. Dobra, Otonari no Tenshi sama to jest bardzo przyjemny slice of life, comedy romance. I to jest seria, która mi się podoba, ponieważ ma bardzo prostą chłopską formułę. Jest dwójka bohaterów i między tą dwójką jest interakcja od samego początku do końca. Nie ma nikogo w pobliżu, kto się czai, nie ma haremu, nie ma nic, co by im przeszkodziło. Przynajmniej na razie, no bo nie znam materiału źródłowego, ale przez pierwsze 3 odcinki, które obejrzałem, jest relacja między tylko i wyłącznie tą dwójką oraz tam postaci poboczne, które wspomagają, są supportem, a nie przeszkadzajką czy tam jakimś rywalem, rywalką, przyjaciółką z dzieciństwa, czy jakimś innym, nie wiem, popularnym, bogatym biszem. No, więc w sumie opowiedziałem o całej fabule. No ale dobra, jeszcze jakoś to skróćmy. Mamy sobie głównego bohatera Amane Fujimiya, który jest wyróżniającym się osobnikiem, uczniem. Jest całkiem solidnym uczniem, jeżeli chodzi o naukę, ale jest też osobą, która ma charakter taki bardziej, jakby to powiedzieć, może nie oddalony od innych, ale jest taki poważniejszym chłopakiem. Po prostu nie wdaje się w jakieś konflikty, bójki, nie, że tak powiem, nie chodzi za innymi chłopakami i ślini się przy każdej możliwej jakiejś laseczce, która jest w innej klasie czy tej samej. On sobie po prostu siedzi w ławeczce, ma swoje życie, ma swoje zainteresowania i jest ułożonym chłopakiem. Jest bardzo, można powiedzieć, nietypowym jak na anime bohaterem, choć no, bywają oczywiście i podobne postaci, ale w jego przypadku naprawdę na plus ten charakter. No i jest sobie Shina Mahiru, która jest aniołem klasowym, szkolnym, w ogóle takim właśnie tym tytułowym Tenshi Sama, czyli taką no, najpopularniejszą dziewczyną w szkole. No i ona też okazuje się, że to, co pokazuje w szkole, nie do końca ma odzwierciedlenie w tym, co pokazuje w życiu, bo no, życie za proste nie ma i to już powolutku te puzzle się układają w całość już po 3 odcinkach, że tutaj będzie raczej sroga historia backstory jej, no ale musi utrzymywać pozory. No i ta dwójka okazuje się, że mieszka obok siebie. Są w tym samym apartamencie, mieszkają obok siebie i przypadkiem się, że tak powiem, poznają w parku, kiedy to dziewczyna siedzi na placu zabaw, a w międzyczasie pada deszcz i niestety, ale nie ma parasolki. A nasz główny bohater, wracając z żabki, tą parasolkę ma, więc jej ją pożycza. I to jest początek ich znajomości, która później rozkwita w coś więcej. No. I tak jak mówiłem, całe anime opowiada o relacji tej dwójki, gdzie poznajemy jednego, jak i drugą, gdzie poznajemy ich przeszłość, gdzie poznajemy ich charaktery. I jest to seria tylko i wyłącznie taka, gdzie siadamy i się rozluźniamy. I czerpiemy ich relacje pełnymi garściami i mi się to bardzo podoba. Tak jak mówiłem, lubię serię, gdzie już od samego początku twórcy nam mówią wprost, na czym będą chcieli się skupić. No i to jest właśnie taki rodzaj produkcji, których o dziwo nie ma aż tak dużo, bo zawsze pojawiają się jakieś przeszkadzajki. Ciekawe, jak będzie w przypadku tego anime, bo po 3 odcinkach to się totalnie w ogóle nie zapowiada, żeby ktoś miał przeszkodzić im. Jedynie kto może im przeszkodzić, to oni sami. W tym ich pięknym życiu. No, dramy bywają, niezrozumienie i te sprawy, to jest możliwe, że co chodzi. No. Akurat Japońcy to bardzo lubią, jeżeli chodzi o takie... Dokładnie. Także no, ja bardzo polecam i czekam na kolejne odcinki, bo naprawdę, szczególnie po ciężkim dniu pracy, to jak sobie takie coś włączam, to się Micha cieszy.
Okej. Dobra, lecimy dalej. Revenger. Ja tylko powiem na wprost, znaczy ty powiesz o fabule, bo ja już muszę iść napić wody, że to jest bardzo dobre anime, a ma bardzo słabe oceny i jestem smutny. Dziękuję. O, jest tym takim bardzo dobrym, to bym nie szalał aż tak. Jest fajne, ale to bardzo trochę brakuje, bo ma takie dziwne głupotki, których nie rozumiem za bardzo. No i mamy sobie tutaj naszego głównego bohatera, tylko teraz muszę być pewny, czy on faktycznie tak nazywa, czy tylko mi się wydaje, jednak nie. Kurimina Raizo, który jest samurajem. No i jak to samuraj czasem ma taką sytuację, gdzie dostaje od swojego... Mistrza, chyba, nie? No nie mistrza, to nie jest mistrz, to jest jakby jego... Pan, o, pan. Bo on jest sługą, tak. Jest jego, od jego swojego pana otrzymuje zadanie. No i tym zadaniem w tej sytuacji było zabicie jednego z złych ludzi, którzy podobno zajmowali się sprzedażą opium. To są takie czasy w sumie trochę ale opium i te sprawy. No i on wykonuje to zlecenie, chociaż tą osobą, którą ma zabić, jest jego teść. Więc on jakby ma tu trochę problem, bo to właśnie on był, w sumie jego teść był jego mistrzem poniekąd, bo tam jest pokazane w retrospekcjach, gdzie on go tam uczy różnych rzeczy, walki mieczem, tam innych różnych rzeczy, więc widać, że on jest troszeczkę na takim rozdrożu, ale jednak wykonuje swoje polecenie, no bo samuraj musi wykonywać polecenia od swojego pana i koniec. No i wraca sobie, stwierdził, że okej, wykonał to zadanie, chociaż było ciężko, tam potem miał jeszcze taką chwilę zadumy, czy dobrze zrobił, czy źle zrobił, chciał popełnić harakiri i takie tam inne rzeczy, ale koniec końców stwierdził, że z racji, że jest samurajem, wraca teraz do swojego pana, żeby zdać relację i no i dalej sobie tam żyć, nazwijmy to. Tylko, że w trakcie powrotu wyjeżdżają po niego właśnie inni z właśnie sług z tego pana, tego konkretnego, i okazuje się, że mają zlecenie, żeby zabić tego naszego Raizo. No i strzelają do niego, bo to sobie też czasy już prochu i innych takich pierdółek, strzelają do niego, jemu się udaje uciec. No i okazuje się, że po prostu został zdradzony. Został zdradzony podwójnie, dlatego że po pierwsze zdradził go jego pan, a po drugie okazało się, że jego pan, on właśnie sprzedawał opium, a nie jego teść, dlatego zabił niewinnego człowieka. A że tym niewinnym człowiekiem był jego teść, to już w ogóle jest jakieś tam, wiecie, turbo combo dla typa i typ w ogóle już chce też skończyć z sobą znowu. No, w sumie się trochę nie dziwię. No i tam dzieją się rzeczy, pojawia się taka grupa ludzi, którzy zajmują się właśnie tytułowi Revengers, którzy zajmują się zleceniami. Zleceniami ludzi, którzy za przegryzionego złotego obola, w sumie nie jest obol, tylko bardziej moneta ogólnie, ale obol to się śmieje, bo Haron, wiecie te sprawy, są w stanie wykonać jakby zlecenie zemsty. No i właśnie tutaj przed śmiercią ten teść tego naszego głównego bohatera zdążył jeszcze właśnie przegryźć tą monetę, no i on dostał zlecenie. No i ta grupa Revengers proponuje temu naszemu Raizo, żeby pomógł przy tym, no bo został przecież oszukany, bla bla bla. No i tam kończą w sumie tą sprawę związaną z tym, a później już w drugim odcinku, no bo przeskaczasz do drugiego odcinka, on dostaje propozycję, żeby zostać po prostu jednym z tych Revengers. No, tam jeszcze była jedna stroga akcja, ale to już może przypomnijmy ją, bo tam... No tak, jakby nie chciałem już, wiesz, konkretnie podawać już innych przykładów, tylko bardziej chodzi... No, motyw jest taki, że on po prostu ma zostać jednym z Revengers i tyle, no. Jakby... No, no i... Taki jest moje zdanie. Faktem, ja trochę przesadzę, może bardzo dobre, ale na pewno niedoceniona w przypadku tych ocen, które się pojawiają naokoło. Może być motyw oklepany, no bo jednak motyw zemsty bywa... ciekawy, ale bywa i nudny, ponieważ jeżeli cały czas mścimy się tylko, że po prostu nad kimś innym, no to może mieć tą formułę taką oklepaną, że po jakimś tam czwartym, piątym odcinku zmęczymy się tym, a może być tak, że jednak te historie będą ciekawe. No i oglądając na razie te pierwsze trzy odcinki, jest to ciekawe, choć odcinków widzę, że już jest 5, także jestem w plecy o 2 i nie wiem, jak to dalej
cię przeprezentuje. No na pewno na plus jest właśnie ta opowieść, którą ty opowiedziałeś. To może brzmi zagmatwanie, ale moim zdaniem zostało to opowiedziane bardzo fajnie. I ten pierwszy odcinek przede wszystkim, no trochę mnie ukuł, jeżeli chodzi o emocje. Serduszko tam trochę zabolało, szczególnie na samym końcu. I to przede wszystkim po tym pierwszym odcinku właśnie miałem bardzo pozytywne nastawienie. Te kolejne były wciąż dobre, ale już nie miały tego poziomu, tego pilotażowego odcinka. Ja właśnie na przykład obejrzałem pierwszy był spoko, drugi już był taki trochę tak mech, bym powiedział. Bo na przykład ja mam takie problemy, że tutaj są takie głupotki, że z jednej strony nie ma tutaj supermocy, ale z drugiej strony niektóre postacie zachowują się, by miały supermocy. Tak, ponieważ mają jakieś te swoje rytuały, typu jeden z bohaterów, no w sumie założyciel chyba tych Revengersów całych, nie dość, że ma wytytułowaną Matkę Boską, nie wiem, czy częstochowską, czy jakąś fatimską, ale ma, to jeszcze dusi swoich przeciwników srebrem tym, złotem. Właśnie, to jest takim papierkiem złota, który ich zapowietrza i nie mogą oddychać. Serio? To jest możliwe? To jest dla mnie... Znaczy, ja nie, powiem szczerze, że miałem trochę ochotę poszukać na ten temat, jakby poczytać, ale w końcu mi się nie chciało, ale wydaje mi się, że jakby da się to, jakby to jest bardzo, jak przynajmniej ja kojarzę, że da się jednorazówkę naciągnąć na człowieka, nie? I jednorazówką też można udusić, ale tu musisz całą głowę zakryć tą jednorazówką, a tutaj on zakrywa tylko twarz, usta... Znaczy usta i nos. Nos, tak, no nos, no, nos ale... jeszcze oczy, nie, żeby ty by nie widział. Więc jakby, wydaje mi się, że jest to możliwe, tylko z drugiej strony wydaje mi się, że ja kojarzę, jak są na przykład, bo złoto często takie w takiej właśnie formie, takiej... Gorące. Takiej kartki papieru można nazwać, no. Tylko takiej cienkiej kartki papieru, jest często dawane do dań, jako ozdoba. Ale ludzie to jednak jedzą. Aha. I wydaje mi się, że to jednak, jak kojarzyłem jakieś filmiki różnego rodzaju, to się bardzo łatwo rwie. Dlatego dla mnie to jest bardzo dziwna sytuacja, gdzie on to jest w stanie narzucić typowi na głowę, a ten typ nie jest w stanie nic z tym zrobić, tylko się udusi. Jakby, kurde, nie wiem, może nawet ściągnąć może ciężko, no bo właśnie może taki cienki, ale jak masz otwartą gębę i to ci tam, wiesz, on nie może tego przebić na przykład palcem? No. Albo czymś, żeby zrobić sobie otwór na gębę? No bolą mnie te głupotki, szczególnie, że jest to anime. I... Albo ten główny bohater, który robi atak ja i leci. Kurwa, jakby miał w dupie motorek. Dlatego właśnie... To też jest tak durne. Nawiązuję do tego, że trochę mnie boli to, że to jest anime twórcy Sword of the Stranger, gdzie to anime było bardzo realistyczne. Znaczy ten film w sumie, to był film. Tak, tak, to było tak, mega tak. Realistyczne. Znaczy to też z tym realistyczne znaczy, no, były też takie... Były takie choreografie typu Jackie Chanowe, ale... Tak, ale było... był super, film był ekstra. No. I tutaj maczał palce też przy tym, więc liczyłem, że będzie to jednak... bardziej w tym tonie, a tutaj faktycznie, tak jak mówisz, niby to nie są supermoce, ale w tamtych czasach można było powiedzieć, że to były supermoce. No tak, no inny typ, który jest w stanie łukiem, tak napina łuk, jeszcze jest bardzo ciekawe, bo ten łuk jest bloczkowy. Łuk bloczkowy wydaje mi się, że został tak późno wymyślony, że oni nawet nie powinni myśleć o łuku bloczkowym, ale to musiałem sprawdzić. Ale no, naciągał tak, że... wszystkie mięśnie. Typ to, znaczy to było fajnie zrobione, fajnie to przedstawili, ale jeżeli, realistyka to masakra. Jeżeli ktoś grał kiedykolwiek w Dark Soulsy, to tam jest taki łuk, który nazywa się Dragon Slayer. I to właśnie na takim poziomie, gdzie właśnie typ wystrzeliwał takiego Dragon Slayera, tylko że to tam strzała była wielkości człowieka, więc to trochę ciężko. No są głupotki faktycznie, ale całkiem fajnie się te głupotki ogląda, na przykład ten łuk, jak on to na tą cięciwę naciągał i wystrzelił taką kuźwa rakietę, no to powiem szczerze, że nawet przyjemnie się to oglądało. Aczkolwiek faktycznie, po tym jak trochę porozmawialiśmy, to ma te anime swoje minusy, ale wciąż ogląda mi się to dobrze i uważam, że oceny na poziomie 6-5 są przesadzone, że to anime zasługuje na trochę więcej. No ale popularność jego jest... Łuk bloczkowy został pierwszy raz skonstruowany w 1966 roku. Nie minęło 100 lat od wymyślenia łuku bloczkowego, a tam oni posługują się i tym zaawansowanym łukiem bloczkowym, nie tym podstawowym. I jakby dodatkowo w łuku bloczkowym chodzi właśnie o to, żebyś ty musiał mniejszą siłę dawać,
żeby móc jakby bardziej korzystać, więc ty potrzebujesz ten, a typ wygląda, jakby się tam tak spinał. No tak, no tak. Jakby on miał po prostu rzucić tym, tą strzałą w tych typów. No tak, wszystkie mięśnie jakby były, się... nagle wszystkie jego mięśnie skupiły się na jego łapach. Bo tam wygląda coś takiego, że typ robi się cały czerwony i zaczyna aż dymić się. Tak bardzo się napina. Nie, dla mnie to jest po prostu powolona sytuacja. No bo, kurde, z jednej strony próbujesz być realistyczny, ale z drugiej strony masz takie głupotki przesadzone, że też... Znaczy ja nie wiem, czy oni się tam próbowali realizmem jakoś bardzo wzorować już od samego początku, ale no, chodzi o realia, nie? Jeżeli chodzi o realia, to faktycznie tamte realia powinny być bardziej poważne, ale jednak często te anime tutaj dodają dużo, dużo, dużo dziwności i dziwnych różnych rozwiązań. Już nawet przeżyje tego chłopaka, który tam bawi się tym, jak on się nazywa, latawcem i latawcem zabije ludzi. To już jest w stanie przeżyć, nie? Jakby tam już kij, ale ta reszta to jest dla mnie tak niezrozumiała, że... No i ten chłopak to w ogóle wygląda jak dziewczyna, to mnie najbardziej striggerowało. No trap zwykły, A na początku byłem przekonany, że to jest dziewczyna, nie? Ale dopiero później tak, aha, oho, o, jednak nie. Przydaje po openingu, to przede wszystkim widziałem, mówię, jedna chociaż kobieca postać, czyli nie będzie aż tak biszowo, ale, znaczy nie, może nie jest biszowo, tylko po prostu, wiadomo, chodzi o po prostu typowo męski, team. No dobra, nie przesadziłem z tym, bardzo dobry Revenge jest po prostu okej, okay, jak ktoś lubi samurajskie klimaty, ale z taką jednak dozą, fantastycznych rozwiązań. No chodzi o, wiadomo, o tą nie... Nierealistycznych rozwiązań, to będzie się czuł jak w domu. Dobra, lecimy dalej, bo jeszcze parę tych seriali mamy do przedstawienia, a czas już jest dosyć... A co już kończyć? Ale powiedziałem półtora godziny, już jest godzina 45. Ty oglądałeś Saikyo Onmyoji no Isekai Tensei Kito? Zapraszam cię do streszczenia fabuły. Dobra, to z racji tego, że mamy już taki czas, to będzie szybko. Mamy ziomeczka, egzorcystę, Horiuhoshi Kuga, on jest chyba, to ma być jako Chińczyk, no bo to taki bardzo brzmi chińsko, jak chodzi mi ten świat, który tam jest przedstawiony. Jest egzorcystą, tam jakimś super potężnym egzorcystą, ale ginie. Przed śmiercią korzysta z jakiegoś czaru, który ma go ponownie w tym świecie czy w innym ożywić. No i ożywia go w innym świecie, w tym już takim bardziej royal family, czyli wiecie, takich już trochę średniowieczny bardziej, a nie chińskie realia i taki bardziej europejski ala. No i ten ziomeczek jest jednym z trzech synów takiego lordo maga, to bo tam w sumie wszyscy tam dużo osób jest z magami. No i tam na samym początku jest sprawdzane, jakim on ma super moc. Bo każdy tam jak się rodzi, to ma jakąś moc, rodzaj tam woda, ziemia, powietrze, ogień, tak? No okazuje się, że on nie ma żadnego, więc tam dwóch braci, jeden brat mu dokucza i uważa go za śmiecia, a drugi brat się od niego odsuwa, no bo po co będzie z takim tym się zadawał. A ojciec go tak trochę w sumie unika i ten. No ale typ się nie przyjmuje, dlatego że on jakby pamięta wszystko, co działo się do tej pory. I jest egzorcystą, więc on nie korzysta z many, tylko korzysta z energii duchowej i ma jej wciul. No i tam dzieją się rzeczy takie same jak w tych wszystkich isekajach, że on jest tak naprawdę super silny, tam potrafi przyzywać jakieś demony z chińskiej w ogóle i udaje, że ma magię po to, żeby dostać się do Akademii Magii. Więc jedzie do Akademii Magii. Tada! No. Jakby zaczyna nam się tam czuć już haremówkę bardzo szybko, no bo dlatego, że jedna z służących okazuje się, że ona tam ma jakąś moc delikatną, on to wyczuwa, dlatego, że to jest moc bardziej przypominająca to, jak on żył w swoim świecie, czyli taką bardziej magię duchową, aniżeli magię tą znaną z tego konkretnego świata, w którym są aktualnie, więc tam zaczynają trochę szkolić, żeby ona bardziej posługiwała się tymi duchami, właśnie duchami ognia głównie, i on właśnie zabiera ją ze sobą jako swoją służkę do tej akademii. No i tam dzieją się tam różne rzeczy, nie? I jakby, ale tam bardzo czuć, że ta laska w pierwszym odcinku już jest zainteresowana nim, a w drugim odcinku nam on proponuje mu seks. Okej. Okay. Nie jest to powiedziane wprost, ale to jest jakby... Ale jednocześnie jest powiedziane wprost. Dlatego, że on jakby nie rozumie tej aluzji, która do niego rzuca ona.
ale po chwili pojawia się demonica tego naszego głównego bohatera, która mu tłumaczy, że ej, mordo, ale ona ci proponowała seks. Ale on... jakby, ale on, nie jestem zainteresowany tym, ale ty musisz ogarnąć, o co chodzi, nie, więc... Całkiem spoko oceny ma, o dziwo, więc może to się jakoś rozkręca dalej. Bo to nie jest jakieś złe, to się ogląda spoko, zwłaszcza, że tu jest fajne pomieszanie tego świata tych demonów chińskich, czyli wiesz, tam masz jakiegoś takiego, ten cyklop taki, nie wiem, czy kojarzysz, tak, taki jest... Tak, on jest bardzo częsty. Tu masz jakąś tam demonicę... Właśnie demonice, lisią demonice, tutaj coś znaczy, tam. To on Mioci mi się kojarzy. Karteczki śmieszne. On Mioci mi się bardziej kojarzy z japońskimi, ale mówisz, że chińskie na pewno? Mi się wydaje, nie, on że Mioci to są te. To są ci, którzy zwalczali yokai plus jakieś te inne bakemono. Okay. No dobra, no to ja się w takim przypadku... Kemono, o, ja się bardziej. Trochę musiałem się pierdzielnąć, wydawało mi się, że to chińskie, ale no to może... Znaczy nie oglądałem, ale on Mioci, ta sztuka to typowo japońska chyba była jednak. Tak ja, może jeżeli, niech nas poprawią w komentarzach, jeżeli razy pleciemy bzdury, no ale tak... Znaczy ja po prostu tak założyłem, tak mi się po prostu kojarzyło z tymi, na przykład w Shaman Kingu, jak były te co miały. No bo to chodzi o te kukiełki z papierków, no, raczej japońskie no. Chyba jednak. A okej, okay. Mi się to jakoś kojarzyło z Chinami, to może ja po prostu będzie. I tam też kojarzyłem, że był ten smok. Znaczy to może się wywodzi z Chin, ale jednak w anime często to, nie wiem, po swojemu opowiadają chyba, że... No, nie wiem, może ten smok faktycznie, znaczy ten chiński, ten co mówiłeś, to no. Może być wskazówką. Dobra, nieważne. Zostajemy. Nie zmienia to faktu, że mamy tam po prostu motyw egzorcystów, czy bardziej tego egzorcysty, który tam jakby w tym świecie magii europejskiej się jakby, wiecie, tam odnajduje w jakiś sposób, korzystając po prostu z tego, co on znał, przekładając to na tą magię europejską, ale on nie korzysta faktycznie z tej magii europejskiej, którą jest w tym świecie, tylko on dalej korzysta z tych swoich duchów i tam innych rzeczy. Ja uważam, że to jest fajne. Ale też jakby denerwuje mnie, że już czuć tutaj, że będzie haremówka, bo tam już w drugim odcinku pojawia się taka ruda laska, którą on tam pamięta ze swojego poprzedniego świata i coś tam i już jakby czuć, że tutaj będzie takie, wiecie, jak to czasami bywa. To tyle. No i dobra. I to mi się podoba. Szybko lecimy dalej. Kolejną propozycją dla nas, znaczy dla was, od nas jest Tomo-chan. Ła, Sugar Apple Fairy Tail. A, ty oglądałeś Fairy Tail. Sugar Apple Fairy Tail. Dobrze, tak. To przepraszam, to rozmawiaj sobie z moimi widzami dalej. Sam ze sobą, tak, świetnie się bawię. Tutaj mamy taki świat, że są sobie ludzie i są sobie wróżki. Ludzie jakiś tam czas temu zniewolili wróżki i wróżki są jakby wykorzystywane jako słudzy niewolnicy w sumie, to dosłownie niewolnicy dla ludzi. No i ludzie często na przykład wyrywają jedną ze skrzydełek wróżki, żeby móc na nią panować, no bo wtedy jak ściska na przykład ten skrzydło wróżki, no to ona dostaje ból, jakby zadaje jej ból fizyczny, ale gdyby wyrwał drugie skrzydełko, to by zabił tego wróżka czy wróżkę, tak? No i mamy naszą główną bohaterkę, która jest właśnie tym ten sugar tytułowy. To ona po prostu jest jakby tworzy cukierki, nie cukierki, jak to się nazywa? Bo cukier wiem, że to jest cukier, ale chodzi mi o... kurde... Jak mamy w piekarnię, to mamy też... Jak się nazywa to drugie? To cukiernia, co? Bo odpłynąłem? Cukiernia, tak, tylko że tam są jako różnego rodzaju... No ona po prostu ma tworzyć jakieś różnego rodzaju, wiecie, z tego proszku tych wróżek, różnego rodzaju tam jakieś ładne, słodkie rzeczy, tak? Nie wiem, ciasta, coś takiego, ale to bardziej takie słodkie rzeczy. No i ona była uczona przez swoją mamę, bo to jest taki zawód, który tam mniej więcej jest tam znany w tym świecie, no bo on jest jakby potrzebny, ale mimo wszystko nie jest jakiś taki mega popularny. No i ona jakby była uczona przez swoją matkę i jej matkę zawsze też wpajała jej to, że nie może traktować wróżek jako niewolników, tylko musi je traktować na równi z sobą, czyli jak na równi z ludźmi. No i ona tak jakby próbuje przez życie iść w ten sposób i gdy ją poznajemy jako 16-latkę, wyrusza w podróż do innego miasta, w którym ma odbywać się festiwal tych wyrobów cukierniczych. A, właśnie, wyroby cukiernicze. tych wyrobów cukierniczych.
No i ona po prostu tam jedzie, tak? Tylko że z racji tego, że jest jedną kobietą, czy tam dziewczynką, która jedzie, no to potrzebuje też sobie jakiegoś bodyguarda załatwić, więc wykupuje wróżka. Wróżka, który tam jest, bo wróżki też są różnego rodzaju, czyli tam są takie zwykłe, są wojownicy, ona właśnie wykupuje wróżka wojownika, który ma jej w trakcie tej podróży ją ochraniać, tak? No i ale tam już czuć bardzo szybko, że tam między nimi jakiś tam romans dochodzi, no bo on jest takim bad boyem, jest taki, jest bardzo tsundere, jest taki niemiły, ale jednak widać, że coś tam jakby ma być taki szarmancki, ma być taki, wiecie, to jakby czuć to wszystko, ładna kreska, ogólnie fajnie się to ogląda, ale wydaje mi się, że to jest dla dość wąskiego grona odbiorców, raczej taki właśnie shoujo, ale też, bo on jest takim bishonenem, takim strasznie, wiecie. Więc wydaje mi się, że to takie raczej taki romansidło dla shoujo, ale też z drugiej strony bardzo ładnie wygląda i fajnie się to śledzi mimo wszystko, więc może kogoś bardziej też zainteresuje. No ja na pewno obejrzę, spróbuję. Też jestem zdziwiony, że jeszcze tego nie obejrzałem. Miałem zamiar. No i tyle. I tyle. No, nie wiem, czy zachęciłem kogoś tym, że powiedziałem, że ja też chcę to obejrzeć, ale jeszcze tego nie zrobiłem, ale zrobię. Dobra. Coś jeszcze chcesz dodać? Polecasz, nie polecasz? Powiedziałeś w sumie, że polecasz osobom, które... Mi się ogólnie... Tak, mi się wydaje, że polecam osobom, które lubią taki romans, ale taki na przykład, nie wiem, jak Shiraki Hime, czy coś w tym stylu, chociaż trochę mniej. Więc wydaje mi się, że takim osobom się powinno spodobać. No to mi się spodoba. Okej, okay, to mi wystarczyło. Nawiązując do Shiraki Hime, no to mi się spodoba. Dobra, lecimy dalej. Tomo-chan wa Onnanoko, czyli... Popularniejsza manga, która dostaje adaptację w tym sezonie, jeżeli chodzi o fandom. A, i mnie to boli. Boli cię co? Boli cię to, że manga ci się podobała, a anime nie do końca? Tak, dokładnie. Aha, no to skoro znasz adaptację, no to powiadaj. Dawaj. No adaptacja jest taka, że mamy Tomo-chan, która jest taką chłopczycą, czyli tam to się dokładnie nazywa tombojką, tak? Nie mieli z kowbojką. No i ona swojemu przyjacielowi z dzieciństwa mówi, że chciałaby być jego dziewczyną i go kocha, a on to zrozumiał, że ona go kocha jak kumpla i bo on ją traktuje po prostu jak takiego, wiecie, ziomeczka. No ona po prostu przez, w sumie w mandze chodzi o to, że ona próbuje mu wytłumaczyć, że jest dziewczyną i jest dziewczęca, a on jakby tego nie czai, ale z drugiej strony bo to w sumie tego nie widać na początku, ale tam w mandze to... A, bo w sumie znaczy nie, no generalnie widać, że jednak jakiś tam, jakaś tam chemia coś się tam, robi. Coś tam, tak, tylko że to nie jest właśnie... To nie wiadomo, na początku, przynajmniej w anime, to nie jest się pewnym, czy on to po prostu traktuje, że będzie mu szkoda kumpla, którego bardzo lubi, że będzie ten kumpel zdawał z kimś innym, czy może faktycznie coś do niej też czuje, tylko nie wie, jak to ubrać. Znaczy ja to słowa interpretowałem jako to drugie, co powiedziałeś właśnie i chyba to anime próbuje już na początku tak bardziej, nie wiem... podkreślić. No, tym, co mi się bardziej w Tomo-chan podoba, to ta postać drugoplanowa tej koleżanki Tomo, czyli Misuzu. Ona chyba generalnie jest jakąś taką dziewczynką sezonu w ogóle, bo tam dużo widzę memów i innych rzeczy o niej. No, bo ona jest dobrą dziewczynką. Chodzi o to, że ona jakby jest fajnie pokazywana przez większość tytułu. No, więc... jest taka oryginalna, można powiedzieć trochę nawet, że... No, taka Wednesday. O, tak, dokładnie, no. Bardzo, nawet podobny kolor włosów, no. Ale jako całość ogląda się to raczej okej, okay, tak po prostu, no była... Właśnie o to chodzi, że jak to się czytało bardzo fajnie, a jak się ogląda, to jest takie okej. Okay. Takie no dokładnie okej. Okay. I tu mamy na przykład Forkome, tak jak właśnie mówiłem przedtem, w przypadku wcześniejszym nie był Forkome, a tu jest Forkome. I jakby wydaje mi się, że tutaj to, co w przypadku Nozaki Kuna zostało zrobione fajne, że to jakby czuć, że te odcinki były takie bardzo płynne. Tam nie czułeś, że one są podzielone na epizody. Czy na ten właśnie kolejną Forkome, czy tam kolejną stronę. A tutaj jak się ogląda, tutaj ewidentnie czujesz, że to jest po prostu kolejny Forkome, tak? I kolejny po prostu kadr, czy tam kolejna strona z tego. I jakby czuć, że to jest za bardzo epizodyczne i oddzielone od siebie.
i trochę mnie to denerwuje i to przeszkadza w takim odbiorze, jak mi się to czytało. Czyli przeszkadzał motyw tego, że nie wiem, przynajmniej dwa odcinki z rzędu był ten jeden motyw, że wow, tu myśleli wszyscy, że Tomo to jest faktycznie taka chłopczyca, okazuje się, że nas całkiem spoko dziewczyną i w ogóle, i tak przez dwa odcinki był ten sam motyw, że jakieś dziewczyny poznawały ją z innej strony, no dobra, no ileż to można, no pewnie już później tego nie ma, ale to jakoś tak mi się odbiło. No i to, że oni tam, główni bohaterowie się tam tłuką nawzajem między sobą i że to wciąż jest dalej utrzymywany ten ziomeczkowy styl między nimi, ale jednak tutaj ona chce coś więcej, a on, nie wiadomo, nie da się go odebrać też tak w 100%, tak, mimo że anime, tak jak mówiłeś, wydaje mi się, że bardziej to próbuje ubrać już w tą stronę, że on tam faktycznie jest zazdrosny, bo jednak coś tam w tym serduszku bije, tak i tak do końca nie można tego czytać w 100%, o co mu chodzi, więc to jest takie dziwna relacja i chyba na tym się będzie... Manga jest lepsza, tyle powiem osobiście, może ja też, nie wiem, mam jakiś złe... Wydaje mi się po prostu, że z mangami jest to, że tam często człowiek dopowiada sobie niektóre rzeczy, nie? Jakby a w anime, tak, na przykład, pomiędzy, czy coś, a w anime ty musisz mieć to podane przez reżysera i animatorów i często nie wychodzi to tak, jak tobie się to widziało w tym, tak samo jak z ekranizacjami książek, tak? Ty miałeś swój obraz, zrobili inaczej i jesteś zły, bo zrobili to inaczej. I możliwe, że to w tym samym kontekście jest tu, dlatego mi się to trochę gorzej odbiera i ogląda. Tak jest moje zdanie. Chociaż postacie te... W sumie kobiece postacie wszystkie były spoko, bo była Tomo i były te dwie koleżanki. Nie wiem, czy ta druga koleżanka już się pojawiła. Ta druga koleżanka Tomo. Ta blondynka? Tak, ona śmieszna. No. Ciul, ona jest Karol, właśnie Karol, tak mi się kojarzyło. Ona no też całkiem jest spokojowo w anime przedstawili, no. Dlatego też się śmiałem o Wednesday, bo masz Mizusu, która jest taka, wiesz, mroczna jak Wednesday, a z drugiej strony masz Karol, tak jak była ta postać tej koleżanki głównej od Wednesday, tej przyjaciółki. No. Też tak właśnie śmiesznie. No dobra, no to jak ktoś lubi takie typu, bo to jest seria, która jest podobna w sumie do tych anime o dręczeniu, ale nie do końca, ale to jest taka komedia, coś pokroju tego, nie? Że taka jedna na sezon musi być. Tutaj... Dla mnie to jest taki trochę jak Nozaki-kun. Albo taki bardziej no tym... Tylko trochę tak. Wydaje mi się, że tak, jeżeli ktoś lubi Nozaki-kun, to tutaj też będzie się bawił, ale pewnie troszeczkę gorzej, no bo mówię, wydaje mi się, że jest trochę gorzej zrobione. Jakby nie czuć tych takich przejść płynnych między epizodami. Dobra. Studio Mappa pobawiło się w Isekaja. I jak im to wyszło? Dowiemy się tego w anime Tondemos Kill. Coś tam. Myślałem, że dowiemy się w następnym odcinku. Bye. No, więc Tondemos Kill, Isekaj, bla bla bla. Mamy serię, w której głównym daniem, dosłownie daniem, będzie kulinaria. No ale dobra, zacznijmy od tego, że mamy sobie Bokude Tsuyoshiego, który zostaje wezwany do świata fantasy, czyli mamy do czynienia z Isekajem, a nie z Tensei Isekajem, wraz z trójką innych osobników. No i niestety okazuje się, że Bokuda został przyzwany pomyłkowo, przypadkowo, bo nie ma on skilli, które dostał od bogów, czy tego świata, czy ogólnie od jakiejś zasady, że jak się przeniesiesz, to dostajesz dobrą moc. Nie dostał on żadnej mocy, która by wspomogła go w ratowaniu świata. Była pomocna, tak? No. W przypadku tej wojny, która tam ma niby się niedługo więc toczyć. Król mu... Ale też nie dostał słabej tak, mocy. Król mu dziękuję, chce go odesłać z powrotem do tego świata. Chyba nie, tam było, ale on... Nie chciał go, po prostu go powiedział, idź sobie tam. No. Że wiesz, dobra mordo, no słuchaj, no nie powiedz na potrzeby. No i go tam do miasta wypędził, no po prostu go... On dał mu hajs, jakby ten poprosił, czy jest w stanie mu dać jakiś hajs, on tam dostał 10 chyba złotych monet, czy 20. Czyli sporo, no to było całkiem sporo jak na ten świat. No i okazuje się, że jednak Bokuda ma całkiem ciekawy skill, ale może faktycznie nie do ratowania świata, ale do przeżycia w tym świecie i do całkiem dobrego życia jak najbardziej, ponieważ no jest to absurdalna moc, no teraz słuchając tego na pewno będziecie łapać się niektórzy za głowę, no ale wiecie, że to anime, nie? Więc jego mocą jest Supermarket Online, czyli moc, w której może kupować przez specjalną magiczną stronę internetową produkty ze świata jego, czyli naszego, w świecie fantasy. I nie tak, że sobie je bierze, klika i dostaje, tylko musi faktycznie te pieniądze tam w ten wirtualny tablet wysłać. Ale
Tak, czyli bierze jakby ze swojej sakiewki złotą monetę, wsadza tam i wtedy ma do wykorzystania tą złotą monetę w tym markecie. Dokładnie. A są to produkty faktycznie nasze, czyli produkty, których na przykład w tym świecie jeszcze ludzie nie poznali w większości. No na kurde, no, w ogóle sam fakt tego, że masz w dużej mierze jakąś żywność, która została już wcześniej obróbką zrobiona, tak jakby w naszym świecie. Czyli jakby gotowce, takie gotowe dania do odgrzania. To nie sobie. Tylko dania, mamy też sprzęt AGD, bo w tym przypadku on sobie kuchenkę. Nie wiem w ogóle, jak działała ta kuchenka w świecie fantazy, może była naładowana akumulatory. Na gaz czy coś. Albo może. Nie no, na gaz, to faktycznie w tym przypadku. No ale to też, no, z tym gazem też bym się kłócił w tym świecie, który jest zacofany, no ale dobra. Mokuda chce dostać się do większego miasta, lepszego, który jest taki bardziej sprawowany. Znaczy nawet nie chodzi o to, po prostu przez to, że dowiedział się, że, no bo został wezwany, że ten król tutaj tego miasta, kraju, chce jakąś tam wojnę zrobić, to on po prostu chce spierdzielać, żeby się nie mieć jakby szansy na, nie wiem, na to, że coś mu się stanie, więc po prostu stwierdza, że idę dalej. Idę dalej, chcę mieć spokojne życie, już jak już tu trafiłem, to chociaż żeby na spokojnie sobie żyć, więc wynajmuję grupę poszukiwaczy przygód, którzy eskortują go właśnie do tamtego miasta, no i w trakcie tej podróży częstuję ich różnymi wykwintnymi daniami, naprawdę takimi srogimi daniami, które nawet mi, jak oglądałem, to się zrobiłem głodny. No i te działania, te gotowanie, to wszystko przyciąga pewnego lisiego potwora, demona. No, on tam jest, kurde... Czy to jest bóstwo? Nie wiem, czy on nie jest jakimś bogiem, takim leśnym jest bogiem. On jest Fenrirem, tylko właśnie tutaj to brzmi tak, jakby Fenrir to była jakby rasa, a nie jakby jakiś konkretny ten. Więc nie wiem za bardzo, czy Fenrir ma być jako właśnie jakaś rasa, czy coś w tym stylu, no bo niech z drugiej strony mówią o rasie... Rasa panów. No niech będzie, ale to takich właśnie, może niech będzie bóstwem, wilczym bóstwem, coś no takiego. No i przyciąga tego Feru, bo on się nazywa Feru, swoimi zapachami, wykwitnymi daniami, no i ten Feru postanawia dołączyć do niego, do stowarzyszenia mu, właśnie ze względu na to, jak zarąbiście gotuje i jak jego potrawy są po prostu... dla niego idealne, bo w tym świecie oczywiście mamy też statystyki, tak jak w przypadku wielu isekai, mamy normalnie panel z gracza, gdzie widzimy levele i tak dalej, i okazuje się, że dania Mokudy na stałe, chyba tam na stałe było, nie? Powiększają statystyki, nie? Nie, na czas. Na czas. A, no to tak jak w grach, czyli tak jak w grach normalnie było, na czasowo. I to myślę, że też mogło zainteresować Feru właśnie, bo po prostu też dzięki niemu robi się potężny. Mówił konkretnie, że jemu chodzi o jedzenie. A może, ale może być w przyszłości, że chodzi mu też o te polepszanie samopoczucia i siły, bo tam mówił też, że czuje się silniejszy, no, jak to jadł. No, tak, no i to tak. jest seria fantazy o gotowaniu i jest bardzo kolorowa, ładna, przyjemna. I ogląda się to fajnie. Śmieszna jest śmieszna, no. taka przyjemna. Nie jest to nic nadzwyczajnego, ale też nie jest jakieś gówno, ale z drugiej strony niektóre zachowania tego głównego bohatera są dla mnie dziwne, trochę niezrozumiałe. I też na przykład to takie na siłę od razu częstowanie tych nowych postaci, które spotkał przetworzoną żywnością i takimi jakimiś sosami czy innymi rzeczami, które kurde zostają mu przecież po tym buteleczki, na przykład po sosie sojowym czy coś w stylu, zostają mu buteleczki, w ogóle dziwne to było trochę, ale z drugiej strony te postacie były fajnie zrobione, fajnie napisane niektóre, te poboczne. Więc no, to całe party, ale... z którym był akurat, to faktycznie to były ziomeczki fajne, tak. Więc dlaczego by im nie ugotować, jakby to były jakieś, wiesz, opryszki, no to tam olać ich, ale w tym przypadku to nawet rozumiem tą relację. I co, no po tych dwóch odcinkach za dużo się może nie działo, ale to może ja nawet o to chodzi, widziałem, żeby się za dużo tu nie działo, żeby bardziej... Bo widzę, że to anime ma bardzo mocny też kulinarny ten wydźwięk i tutaj też chyba ma zachęcać Japończyków i ogólnie ludzi do gotowania, moim zdaniem. Dużo takich jest jednak seriali anime, gdzie tłem, znaczy nie tłem, właśnie głównym motywem jest gotowanie i przedstawianie potraw różnych, jak się je robi w ogóle. Zauważyłem, że Japończycy lubią animować potrawy, jedzenie i w ogóle spożywkę.
I w tym anime mają ci. No to w takim badku wiem, czemu mówiłeś o tamtym motywie z mocami, bo w trzecim odcinku jest to bardzo ważne. Mhm. Aha. Z tym Svenem i z podbiciem statystyki. A to widzisz, to strzeliłem, bo jeszcze trzeciego odcinka nie oglądałem, więc spoko. No, więc z tych isekajów to chyba najprzyjemniejszy, można powiedzieć. Obok chyba Saito-san moim zdaniem jest najprzyjemniejszy isekaj z takich tych typowych isekaj, nie? Takich typowych isekaj jest, no ten chyba tak. Dobra, ty chciałeś coś opowiedzieć o Triganie Stampede, bo mówisz, że to jest reboot. Dobra, i trzeba. Bo tak, ja mówię, że jest reboot, dlatego że to jest połączenie tego naszego zwykłego Trigana razem z sequelem do Trigana. Więc to nie jest jakby stricte kontynuacja, ale też nie jest to stricte taki czyste jeszcze raz pokazanie tego samego, więc chcę o tym wspomnieć. Nie będę mówił dokładnie o fabule czy coś w stylu, dlatego że niektórzy może kojarzą jakby Trigana, no bo to jednak anime kiedyś już było. Mieliśmy tam po prostu postać Wasza, który jest ścigany listem gończym, ale tam się okazują różne rzeczy z tym związane. To jest w takim świecie, nie jest to świat post-apo, jest to raczej taki świat, tam wiecie, jakieś pustynie, jakieś stosie, tam takie różne rzeczy. Dziwnie to wygląda, a nasz Wasz jest pacyfistą. Jakby to są takie najważniejsze rzeczy. Ale o co mi chodzi, czemu chciałem wspomnieć o tym anime? Najbardziej dlatego, że wygląda po prostu zajebiście. Naprawdę to, jak ten tytuł wygląda, to jest na razie moim zdaniem moje ulubione CGI, jakie widziałem. No, a ludzie tak psioczą, najlepsze, że CGI, a to kurde się okazuje... Najlepsze CGI, jaki ja osobiście widziałem, wygląda po prostu jak rewelacyjnie. Jak na serial TV jeszcze w ogóle, nie? Jakby to była kinówka, a to jest serial TV. Tak. O. To jest po prostu naprawdę dla mnie wygląda jak po prostu miliony monet. Serio, jest śliczna, jest ładna. Jedyny, jaki ja mam na razie problem, jest taki, że jest strasznie szybkie. Chodzi mi, że wydarzenia, może to jest, bo ja nie pamiętam za dobrze starego Trigana, jako pamiętam tylko jakieś takie tam losowe wydarzenia w nim, więc ja nie za dobrze jestem w stanie akurat powiedzieć, ale tutaj są niektóre rzeczy pozmieniane, tam niektóre postacie w tym starym Triganie były kobietami, tutaj z mężczyzną, to takie wiecie pierdółki, takie raczej mało znaczące rzeczy. Tylko że tutaj bardzo szybko wszystko się dzieje, czyli na przykład w jednym odcinku jest, nie wiem, kurde, porwanie, walka, odbicie, coś tam jeszcze, cieszenie się na koniec, że wszystko się udało, wiecie o co, jakby to jest tak nasrane dużo rzeczy w jednym odcinku, że to jest trochę takie, nie wiem, czy to właśnie związane z tym, że dawniej się tak trochę bardziej robiło, bardziej skondensowanie, czy po prostu to jest tak zrobione po to, żeby szybko nas wprowadzić w ten świat, w tych pierwszych odcinkach, żebyśmy mogli już ruszyć z tą główną fabułą dalszą, która tam jest bardzo ważna. No ja też na pewno obejrzę. A ja po prostu chciałem wspomnieć, bo to wygląda po prostu rewelacyjnie. No Studio Orange, tak jak mówiłem, to są dwa studia, Polygon i Orange, które robią robotę. I można im spokojnie CGI dawać w ciemno. No. No, dla mnie wygląda po prostu rewelacyjnie. I jeżeli ktoś tam mówił, że Wasz wygląda jak gówno i w ogóle, ja uważam, że wygląda o wiele lepiej niż ten stary Wasz, którego znamy z tego starego Trigana. Ten mi się podoba, jest fajna, stylowa, super. Ja uważam, że jest super. Okej, może rozumiem, że osoby, które się wkurzają, że to jest połączenie jednocześnie tego normalnego Trigana z jego sequelem i to jest zmieszane tam w środku i to ani dobrze nie przedstawia tego starego Trigana, ani za dobrze nie przedstawia nam sequelu. Okej, rozumiem tutaj te zarzuty, ale dla mnie jako osoby, która praktycznie nic nie pamięta z Trigana, to mi się dobrze ogląda. No i to o to chodzi. I to jest ważne. Więc jako taki, czyli jako taki nowy, czyli jako nowy widz, bawię się dobrze. Dobra. No to można nazwać już nowym. Ostatnia seria dziś. Jeszcze tak, jakaś? Ja mam jeszcze Tsundere Akuyaku, Reijou Lisselot. Dobra, to będzie szybko. Co zauważyłem, co sezon praktycznie jest jakieś anime, które dzieje się w świecie Otome. Gier Otome, nie? Czyli tych takich randkowych, ale w świecie takim królewskim, bardziej fantasy, takie ten. No i Tsundere też taką produkcją jest, ale
przedstawia to trochę w innej formie, bo mamy tutaj sobie głównych bohaterów naszego świata, czyli taką Grażynkę i takiego Januszka, tylko w wieku tam, nie wiem, 15-16 lat, którzy są razem w klubie i którzy sobie razem giercą czasami. No i ta bohaterka Kobayashi pewnego dnia przynosi jedną z najnowszych gier Otome. Nie znam już tytułu, nie pamiętam, ciężko żebym pamiętał, bo pewnie była to długa jakaś nazwa. Przynosi taką giereczkę i wręcz wzmusza tego bohatera Endo, żeby z nią zagrała. A że Endo ma coś do Kobayashi, tego sercowego, no to zgadza się i rozpoczynają razem grę w tą nową gierkę Otome. I bardzo szybko podczas rozpoczęcia rozgrywki okazuje się, że coś jest nie tak i ta gra jest nietypowo w grą, ponieważ główny bohater gry, jeden z głównych bohaterów gry, taki pewny książę blondasek, odpowiada na ich pytania, znaczy słyszy ich, jak oni grają w gierkę i traktuje ich jako bóstwo. I oni mogą podpowiadać mu, co ma robić w tej grze, żeby losy tego świata poszły jakoś inaczej niż powinny. Bo oczywiście ta bohaterka Kobayashi zna już tą grę i ona już ją sobie raz przeszła, a teraz chciała po prostu przejść, w sumie nie wspomniałem o tym, a to ważne, chciała przejść tą grę jeszcze raz Endo. No i ona już zna przebieg fabuły tej gry, ale będzie chciała ją przejść jeszcze raz z nim i jako, że wykorzystując właśnie tą umiejętność dziwną, interakcji z jednym z bohaterów gry, chce trochę zmienić przebieg tej gry. No i ten jeden bohater właśnie traktuje ich jako bóstwo, słucha ich i odkrywa, że jego narzeczona, chyba kurde, ja teraz nie wiem, czy nie przekręcam, tak mi się wydaje, że to była narzeczona, Liselotte, czyli ja ci nie tytułowa powiem. Liselotte jest tsundere, bo oczywiście w ich świecie, w tym świecie fantazy, te pojęcie nie jest znane, natomiast w świecie geekowskim i w ogóle w świecie w ogóle no, anime, fanów i tak dalej, mangi i tak dalej, tsundere oczywiście jest znane i wiadomo, jaki to charakter postaci jest, więc on, dowiadując się, jaką tajemnicę skrywa Liselotte, czyli że jest taka, wiadomo, zamknięta, chamska i w ogóle tak naprawdę to jest miła, fajna i w ogóle, tylko że skryta, no to się o tym dowiaduje, no i zmieniają się rzeczy, zmienia się fabuła, zmienia się coś tam, pojawia się jeszcze jedna z innych bohaterek głównych, pojawiają się jeszcze inne postaci, no a że oni są tym bóstwem, no to próbują trochę tą fabułę zmienić. Tyle pamiętam z pierwszego odcinka, obejrzałem go zaraz, chyba to była jedna z pierwszych serii, która była emitowana i rzuciłem się na nią. Nie, 7 stycznia byłem emitowany, to może nie jedna z pierwszych, ale rzuciłem się na nią na samym początku, oglądając tylko pierwszy odcinek na razie, ale muszę przyznać, że to rozwiązanie fabularne jest bardzo oryginalne i bardzo mi się podoba to, że te seriale anime z Otome są ciekawe. To nie są oklepane motywy, tylko zawsze coś jest innego, jakiś inny ten smaczek, jakieś rozwiązanie fabularne jest inne niż w przypadku innych produkcji, zawsze ktoś się tam wybije, czy jakieś rozwiązanie fabularne, i to mi się podoba, bo w przypadku Tsundere Akuyaku też wybijającym motywem jest to właśnie, że mamy tych graczy, którzy są bogami, którzy doradzają temu księciu, jak ma działać. A że jest to postać całkiem ciekawe napisane, to nie jest jakiś typu, że ja mam dużo hajsu, wszystkie laseczki będą moje i w ogóle ja jestem taki zły i w ogóle, no nie, to jest ułożony gościu, który słucha przede wszystkim bogów, czyli tych graczy i wykonuje, że tak powiem, ich polecenia, a przy tym mądrze myśli, no. Więc jestem zaskoczony, jak dużo tych Otome seriali mi się podoba, które powinny być kierowane bardziej do damskiej widowni. Tak w tym przypadku ja już chyba trzecim z rzędu on nie ma Otome, bawię się dobrze, naprawdę. Więc nie jest to też tak jak w przypadku chyba 90% anime z tego zestawienia, coś wybitnego, ale jest to seria, której daje okejkę. I tym akcentem chcę zakończyć dzisiejsze nasze pierwsze wrażenia, a na koniec klasycznie jeszcze, nie wiem, czy zdążyłeś już ułożyć sobie top 3, bo ja mam problem. Kurde. Na pewno na pierwszym będzie Trigun. Na drugim będzie to Eju, wo coś tam z tym królem, co się odrodził w tym samym świecie. A na trzecim będzie Hikari no z Hidekartem, tak na tym trzecim miejscu. Tak nie, automata na razie nie, jednak.
Kurde, no problem jest taki, że jest zastopowane. Gdyby nie było, myślę, że byłoby na drugim albo na trzecim miejscu, nie jestem pewny, ale no przez to, że po prostu, no kurde, nie wiem, co się z nim dzieje, no. Ale mi się mega podobało, więc tak, ale no nie wiem, jak to ująć. No dobra, to w takim wypadku, jeżeli traktujemy, że bierzemy go pod uwagę nieraz normalnie, no to na pierwszym Trigan, na drugim Nier, a na trzecim będzie ten to Eiju, bo mi się to jednak mimo wszystko podoba. Mm-hmm. No dobra, no ja chyba najbardziej się dzisiaj podniecałem przy Otonari Retenshi sama, bo no jest to seria, która mnie naprawdę bardzo relaksuje i mówię to ciężko mi to powiedzieć, ale to jest chyba najfajniejsza seria, która nie jest jakąś wybitną serią, no ale no ja powiem wprost, to jest bardzo średni sezon, jeżeli chodzi o jakieś takie anime, które miałyby się wybijać. Nie ma takiej praktycznie serii, która jest taka, że wow, no mam nadzieję, że będzie to właśnie Hikari no O, które daje na drugim miejscu. Bardzo liczę na tą serię. A trzecie miejsce to jest chyba właśnie Nier Automata, ale gdybyśmy nie liczyli tego Nier Automata, to jednak bardzo dobrze bawię się też przy High Card właśnie. No. I tak jak mówię, to jest sezon 7 na 10, takie 7 mocne na 10. Podsumowując, gdybyśmy zliczyli te wszystkie moje oceny w głowie, czyli... No u mnie to pewnie takie 6 albo 7, no to właśnie gdzieś po środku coś takiego. Nie ma, brakuje tej jednej serii, która pozamiatała całość i tutaj może... Czy dla mnie trochę Trigan troszkę, ale wiesz, ty traktujesz strony... Trigana jako reboot, ale jednak to jest prequel, sequel, nieważne co, ale jest to marka, która już była. A ja mówię o tych markach świeżutkich takich, wiesz, no. No to tak, czajecie. No, więc nie odradzamy tego sezonu, ale no... Będzie to taki bardziej przejściowy sezon, raczej o większości produkcji. Znaczy taki bardziej na miłych do oglądania tytułów bez... Tak jak zima, faktycznie zima jest takim sezonem do odpoczynku, bo za oknem wiadomo, ciężko cokolwiek zrobić, no to sobie siedzisz w tym domku cieplutkim i sobie oglądasz takie seriki właśnie, o których dzisiaj opowiadaliśmy, no to jestem w stanie wyobrazić sobie, że wielu z nas czerpie z tego radość. No. No a oczywiście Vinland Saga sobie oglądajcie, nie? No bo drugi sezon jest bardzo dobrze ekranizowany, jest wierny mandze i to mi się podoba. No. Dziękujemy za dzisiaj, to był długi odcinek, o dziwo, mimo że sezon 7 na 10, sezon 7 na 10 to obejrzeliśmy dużo produkcji, to też może oznaczać, że sezon jest po prostu wciągający. No, mimo że jest średni, to jest wciągający, bo dużo jest przyjemnych produkcji. No, dziękujemy. No, jest. Czekamy na wasze propozycje, co oglądacie, co chcecie oglądać, co wam się podobało, co wam się nie podobało, czy ten podcast ma sens, czy nie ma. Dajcie znać o tym wszystkim. Nie ma, ale to inna sprawa. A to ja się w takim wypadku jeszcze z takimi rzeczami, ja tu się zareklamuję, jakby ktoś chciał pogadać o mangach, konkretnie o mangach, to zapraszam na Discorda swojego. Jak się twój Discord nazywa? Może byś chociaż coś tam dało, jakieś... Go kartką, no. Dobra, dam link w opisie, żeby tak. Nie było. No, jak ktoś dotrwał do tego momentu, to ma nagrodę w postaci dostępu do prestiżowego serwera, bo tam naprawdę tylko ludzie, którzy się znają na wszystkim, na rzeczach. Tak? Dobrze mówię? No chciałem to, ładnie zareklamować. Tak, no trochę, ale to też brzmi, jakby nas było po prostu mało, wiesz, tylko to powiedzieć w ładny sposób. Nie wiem, czy nie, jestem tam też, ale ja jestem obserwatorem bardziej. Zresztą Discord dla mnie to jest no, rzecz, którą jeszcze do dzisiaj nie ogarniam. Dobra, dziękujemy. Stary człowiek jesteś, tyle. To wszystko jasne. Stary człowiek z wąsem. Trzymajcie się tam cieplutko w tą zimę, tam no, pod kocem czy coś. No, elo.